pan przed chwilą sprawdzał ten punkt, który tam siedział. Spoko, to ja nie wiem, że to ja nie będę żadnego chyba wstępu robił. No dobra, okej, dobrze. Ale to co, zaczynamy? Czy już możemy zaczynać, tak? Aha, rozumiem. Dobrze. Dobrze, dobrze, oczywiście. Tak, bardzo proszę. Tak. Cześć. Będziemy już zaczynać blog Co robimy? I tutaj pierwszą będziemy mieć 4 prezentacje, każda będzie po 20 minut i później będziemy mieć 40 minut na rozmowę tutaj z prelegentkami, czy pojedynczo, jeśli zainteresują Was jakieś tematy z danej prezentacji, albo jeśli będzie jakieś pytania takie grupowe, to będzie po prostu czas na to, żeby swoje jakieś czy wątpliwości, czy dalsze eksploracje móc pociągnąć. Więc na razie mamy 4 prezentacje pod rząd, po 20 minut i zaczynamy od tego tematu susz, tematu ulew i co nasze miejskie wodociągi tutaj działają, żeby zaradzać tym problemom i też szukać rozwiązań. Więc oddaję głos pani Ani. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Jak już tu kolega mnie przedstawił, pracuję w miejskich wodociągach od kilkunastu lat i całe swoje życie zawodowe zajmuję się wodą. To, co chciałam dzisiaj państwu przedstawić, to są właśnie nasze doświadczenia, jak również Urzędu Miasta, który jest naszym właścicielem we wdrażaniu różnych rozwiązań w sytuacjach suszy i deszczy nawalnych w mieście. Może zacznijmy od tego, jak zmieniała się zasobność w wodę w Polsce w 30-leciach. W latach 1951-1990 i w kolejnym 30-leciu. Widzicie państwo tutaj, że zgodnie z tą klasyfikacją przeprowadzoną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w latach 1991-2020 przybyło nam lat suchych aż o 10%, a zmniejszyły się lata mokre tak zwane. Lata przeciętne pozostały na tym samym poziomie. Ta klasyfikacja została oparta o dane dotyczące całkowitego odpływu rzek w Polsce. Jakie to ma swoje konsekwencje? Oczywiście to, co nas najbardziej dotyka i związane jest tutaj, wielokrotnie już poruszane są skutki zmian klimatycznych, no to jest oczywiście susza. Susza, która jest zjawiskiem naturalnym oczywiście, ale i charakteryzuje się tym, że to są długie okresy bez deszczu, z wysoką temperaturą. Ma ona swoje określone fazy. Zaczyna się zawsze suszą atmosferyczną, tak jak tu państwo widzicie, które powstają na skutek braku długotrwałego, braku opadów i wysokich temperatur. Później przechodzi ta susza w suszę rolniczą, kiedy już brakuje nam wody w glebie i to są znaczne straty w rolnictwie wtedy notowane. Susza hydrologiczna, kiedy znacznie obniża się poziom wody w ciekach, w jeziorach, czyli w wodach powierzchniowych, poniżej wartości średnich. I susza hydrogeologiczna, ostatni rodzaj suszy,
to jest susza, która już dotyka wód podziemnych, obniżają nam się zwierciadła wody podziemnej i często brakuje wtedy wody w studniach. Mieliśmy do czynienia, Państwo na pewno słyszeliście te komunikaty, że niektóre wodociągi, które pobierają wodę podziemną, musiały ograniczyć, właściwie apelowały do mieszkańców o to, żeby ograniczyć użytkowanie wody, ponieważ właśnie studnie na im obniżyły poziomy wody. My jako Wodociągi Warszawskie, jako nieliczne, właściwie tylko jedyne w Polsce i jeszcze po przepraszam, co jest poniżej Warszawy? Nie. Zabrakło mi. Płock, właśnie. Ujmujemy wodę z Wisły. Dlaczego to jest takie istotne, proszę Państwa? Właśnie dlatego, że 80% miasta zaopatrywana jest przez zakłady, które ujmują wodę wiślaną, czyli zakład centralny, w skład którego wchodzi stacja filtry na Koszykowej i stacja uzdatniania Praga na Brukselskiej. I to oczywiście ma swoje konsekwencje. I drugim naszym źródłem wody jest Jezioro Zegrzyńskie. Wiecie Państwo, gdzie się znajduje, na pewno niedaleko Wieliszewa. Tutaj oczywiście nie ma problemu z poziomem wody, ponieważ jest to zbiornik sztuczny wybudowany na rzece Narwi, który utrzymywany jest tam stały poziom wody. Dlaczego mamy problemy? Znaczy, dotyka nas oczywiście ta susza hydrologiczna najbardziej, czyli te bardzo niskie stany wody. Zobaczcie Państwo, tutaj widzicie na wykresie, jak zmienia się poziom wody, średni poziom wody w rzece w ciągu roku, znaczy roczne średnie wartości poziomu wody w latach 2013-2022, czyli tej w ostatniej dekadzie, widzimy, że jest ewidentnie tendencja spadkowa tego poziomu wody. Co jest jeszcze istotne? Spójrzcie Państwo na ten wykres słupkowy. Tutaj mamy pokazane, jakie są dominujące stany wody w poszczególnych latach. Widzimy, że te okresy suche, stany z niskimi stanami, okresy ze z niskimi stanami wody w ostatnich szczególnie latach są bardzo wydłużone. W roku 2019 na przykład całkowita ilość dni z niskimi stanami wody wynosiła 310, też zobaczcie, prawie przez cały rok. A w 2022 ta liczba kształtowała się na poziomie 239. Czyli widzimy, że rzeczywiście te stany niskie dominują i jeszcze to, co obserwujemy, to jest taka tendencja, że one coraz bardziej się wydłużają. Na przykład właśnie w tym 2022 łączna liczba dni bez przerwy ze stanem bardzo niskim stanem wody wynosiła prawie 300 dni. Właściwie zaczęła się od maja, od początku maja, skończyła się z końcem grudnia. Najniższy i wtedy w 2022 roku odnotowaliśmy też najniższy poziom wody, nienotowany dotąd tutaj na wodowskazie Warszawa Bulwary, czyli 27 centymetrów, proszę Państwa, bardzo niewiele. I oczywiście my pociąga to za sobą określone nasze działania eksploatacyjne. Dlaczego? My pobieramy wodę z Wisły, ale jest to woda infiltracyjna, czyli pobierana za pomocą systemu 7 studni infiltracyjnych. Studnie infiltracyjne, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, na czym to polega. Pod dnem rzeki Wisły są umieszczone dreny, do których przesiąka woda przez dno rzeki Wisły i w ten sposób też ulega samooczyszczaniu. I później ta woda, tutaj Państwo widzicie na tym najniższym rysunku właśnie system drenów wokół każdego ujęcia. I żeby utrzymać jak najlepszą efektywność tej infiltracji, to znaczy, żeby ta woda była jak najlepiej oczyszczona i żeby w ogóle jak najwięcej tej wody dostawało się do tej studni, my musimy wykonywać określone prace eksploatacyjne. Ponieważ jakby zasadą działania tych studni infiltracyjnych jest ciągły ruch rumowiska nad drenami po to, żeby się to złoże piaskowe wymieniało, żeby było przepuszczalne. I to przy niskich stanach wody, jeżeli ma woda 27 cm w Wiśle, to możecie sobie Państwo wyobrazić, co się dzieje. No, tworzą się wyspy piaskowe, prawda, które no, nie są korzystne dla nas. Dlatego my, właściwie jako jedyne
wodociągi w Polsce, przepraszam, nie Kraków się z nami kłóci, że też ma marynarzy. Zatrudniamy marynarzy. Zatrudniamy marynarzy, którzy pracują 24 godziny na dobę, wtedy, gdy mamy takie niskie stany wody, po to, żeby spulchniać to złoże infiltracyjne nad drenami, żeby ta woda miała swobodny przepływ i żeby była jak najlepszej jakości. Widzicie Państwo, tutaj mamy tak zwane chude wojtki. To są właśnie spulchniacze hydrauliczne. Jak Państwo wiecie, nasze największe ujęcie infiltracyjne nazywa się Gruba Kaśka, więc dalej już nie będę opowiadać. Więc te chude wojtki pływają po tym naszym polu drenażowym i płuczą złoże po to, żeby wymusić ruch wody, wtedy, gdy są niskie stany wody. I po to, żeby właśnie ta zachowana był przepływ przez złoże filtracyjne, żeby jakość wody była jak najlepsza i żeby tej wody było jak najwięcej. Ale jaki mamy problem? Problem polega na tym, że jeżeli te okresy suszy są coraz bardziej wydłużone, a jak słyszeliście Państwo, trwają powyżej 250 dni czasami w sposób ciągły, spada jakby tutaj spada nam wydajność tych ujęć infiltracyjnych. My oczywiście wodę pobieramy zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez odpowiednie organy i też odprowadzamy opłatę za pobór wody. Nasze ujęcia infiltracyjne są były projektowane, bo one powstały w latach 60., 70., no wtedy takich niskich stanów wody nie było. I dostaliśmy oczywiście, możemy tej wody dużo pobierać z Wisły, w zależności od zapotrzebowania, w zależności od tego, ile Warszawa akurat potrzebuje tej wody, ale przy niskich stanach wody spada nam rezerwa tych ujęć. W związku z czym podjęliśmy działania, żeby wybudować jeszcze jedno ujęcie wodne, takie infiltracyjne, już teraz te działania trwają. Ten projekt został już jakby zatwierdzony i wdrażany po to, żeby odciążyć te pozostałe ujęcia, żeby można było zachować tą ciągłość dostaw wody. To jest bardzo istotne. Dlaczego jest tak bardzo istotne? Bo jak mówimy, uzdatniamy ponad 126 miliardów litrów wody rocznie. Takie jest zapotrzebowanie Warszawy rocznie na wodę. Stąd praca naszych marynarzy i utrzymanie odpowiedniego stanu ujęć infiltracyjnych jest kluczowa i jest jakby pierwszym elementem w tym całym łańcuchu dostaw wody. I stąd my musieliśmy się dostosować do tych zmian, które obserwujemy, prawda, do tych bardzo niskich stanów wody i odpowiednimi pracami eksploatacyjnymi. Co jeszcze ciekawe, też tworzony jest na nasze potrzeby jeszcze jeden spulchniacz hydrauliczny, którego wynurzenie będzie bardziej dostosowane do takich poziomów wody, ponieważ no przy bardzo takich ekstremalnie niskich stanach no niektóre te nasze jednostki pływające no niestety nie mogą wypłynąć na wodę, bo po prostu stoją na mieliźnie. Ale oczywiście oprócz wody również oczyszczamy ścieki, około 190 miliardów litrów ścieków rocznie. I te ścieki są oczyszczane w czterech oczyszczalniach ścieków, Czajka, Pruszków, Dębę i Południe. Oprócz ścieków komunalnych czy przemysłowych oczyszczamy również wody opadowe, które trafiają do kanalizacji ogólnospławnej. Wody opadowe, skąd się biorą, teraz wiecie Państwo, na pewno sami to też doświadczaliście nieraz, jeżeli mamy do czynienia z deszczem nawalnym, które występują tutaj w Polsce głównie w okresach letnich, czyli w czerwcu, w lipcu i w sierpniu, przede wszystkim i głównie w godzinach wieczornych. Wówczas następuje tak zwane urwanie chmury. Bardzo duża ilość deszczu spada w krótkim czasie na małą powierzchnię i mamy do czynienia z tak zwaną powodzią błyskawiczną. W zależności od tego, ile tych milimetrów wody spada nam na tą powierzchnię, te straty różnego rodzaju są różne, prawda, i o różnym nasileniu. Przy 30 milimetrach, tutaj mamy oczywiście zniszczoną infrastrukturę i zakłócenie w działalności sieci transportu, przy 50 już mogą wystąpić poważniejsze uszkodzenia, także spływy błotne czy jakieś osuwiska, a gdy w krótkim okresie czasu na tą małą powierzchnię spada około 70 mm wody, wtedy już oczywiście studzienki nasze burzowe, przekroje rur kanalizacyjnych są przepełnione, nie mieszczą takiej ilości wody, no i oczywiście ulice stają się korytami takich rzek.
I z tym oczywiście też musimy walczyć i się z tym mierzymy. Podejmujemy tutaj szereg działań w tej kwestii. I właśnie jako, że takie sytuacje zdarzają się na całym świecie, odpowiedzi na takie zagrożenia powstała koncepcja miasta gąbki. Ta koncepcja powstała pierwszy raz w Chinach i stamtąd rozprzestrzeniła się na cały świat. W tej chwili właściwie nie ma miasta chyba większego na świecie, które by nie stosowało tej koncepcji. Oni to wymyślili właśnie z uwagi na to, że borykali się z bardzo dużymi powodziami w 2012 roku i wtedy jeden z naukowców wpadł na pomysł, że miasto, gdyby było takie jak gąbka, to wtedy myśmy mogli sobie poradzić, prawda? Bo w okresie, kiedy są duże opady, to ono chłonie tą wodę, a w momencie, kiedy tej wody brakuje, to może powoli ją oddawać. No i taka koncepcja miasta gąbki się przyjęła na całym świecie, jest bardzo mocno w tej chwili popularna. Oczywiście jest to bardzo dobry sposób adaptacji do zmian klimatu, właśnie na te fale upałów czy te gwałtowne ulewy. Na czym polega? To jest po prostu rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na obszarze miasta, prawda? Na pewno się Państwo z tym spotkaliście, zresztą w każdym mieście w tej chwili praktycznie to działa. Zobaczcie Państwo, no co to jest? To są tworzenie systemów małej retencji, to jest bardzo ważne, prawda? Czyli tak, możemy, ogrody deszczowe są zakładane, niecki retencyjne, zbiorniki retencyjne, co dalej? Nie wycinamy drzew, sadzimy nowe, wprowadzamy alternatywne formy zieleni, takie jak chociażby zielone dachy, ściany wertykalne, maty rozchodnikowe na różnych powierzchniach, parki kieszonkowe. No, tych inicjatyw jest bardzo dużo rzeczywiście i one są wdrażane. Jakie to daje korzyści? Oczywiście zatrzymywanie wody w miejscu jej powstawania to jest najważniejsze, prawda? Chodzi o to, żeby woda nie odpływała z terenu miasta, tylko żeby ją zatrzymywać tam, czyli po prostu przekuwamy coś, co było klęską, w jakiś sukces, prawda? Chcemy o to, żeby ta woda, która była dla nas jakimś problemem, stała się naszym sprzymierzeńcem. Czyli w trakcie powodzi zatrzymujemy, w trakcie suszy woda jest oddawana powoli. Oczywiście poprawia to mikroklimat i zmniejsza efekt miejskiej wyspy ciepła. To jest bardzo istotne. Państwo wiecie, że w zabetonowanych obszarach miejskich, szczególnie gdzie są blokowiska, temperatura w czasie upałów może znacznie przekraczać, nie wiem, nawet 50 stopni czasami, więc to jest rzeczywiście bardzo istotne. Zwiększa się wilgotność, zwiększa się bioróżnorodność, zmniejszanie powierzchni uszczelnionych, to jest bardzo istotne, prawda? Mówimy stop betonozie, to też Państwo słyszeliście na pewno to hasło i rzeczywiście miasta, słyszymy też o dziwnych sytuacjach, kiedy rzeczywiście są zabetonowywane jakieś rynki, ale też dużo jest inicjatyw odwrotnych, prawda? Odbetonowujemy, niszczymy beton. Pochłanianie zanieczyszczeń powietrza to też jest bardzo istotne. No, co jest dla nas ważne, zwiększenie przestrzeni rekreacyjnej. W takim mieście o wiele lepiej się żyje, mieszka, spędza czas, prawda? No i generalnie zwiększamy w ten sposób odporność miasta na zmiany klimatu. Tutaj kilka przykładów. Miasta gąbki. Wuhan, Chiny, kolebka miasta gąbki, prawda? Tutaj w Chinach ruszył program utworzenia 250 miast gąbek. Oczywiście znamy Wuhan, z czego jest inne skojarzenia mamy zupełnie, ale też coś dobrego robią, widzicie Państwo. Ruszył w tej chwili program 250 miast gąbek. Rzeczywiście oni chcą tutaj wprowadzić to we wszystkich praktycznie w dużych swoich miastach, bo bardzo mocno się borykają z tymi problemami. Wszystkie tutaj takie te rozwiązania, o których mówiłam, mała retencja, ogrody deszczowe, dachy, ściany pokryte zielenią, tarasy widokowe, przepuszczalne chodniki. Tak, to wszystko tak i rzeczywiście takim sztandarowym przykładem jest miasto Wuhan. W Nowym Jorku jest taka ulica, gdzie jest program przydrożnych wodnych ogródków. Tutaj widzicie Państwo na zdjęciach, czyli wyłapują wodę spływającą z ulic i chodników. W Berlin jest takim, można powiedzieć, wzorowym uczniem w Europie. Bardzo dużo wprowadził nowych rozwiązań i bardzo mocno stawia na... Ojej, jeszcze mam bardzo dużo do powiedzenia. No to 5 minut. No dobrze. Stawił na ogrody zielone dachy. Tutaj widzicie Państwo zagospodarowanie terenu po zakładach farmaceutycznych. Tutaj powstały sztuczne jeziora, które też wyłapują wodę deszczową.
w Danii oczka wodne, trawniki, rozszczelniony krawężnik, studnie chłonne. No jest tego dużo. W Amsterdamie to jest taka ciekawostka, wykorzystują wodę deszczową do produkcji piwa. Między innymi. No Warszawa, co my tutaj robimy? Bardzo dużo robimy. Warszawa wprowadziła oczywiście program adaptacji do zmian klimatu i również inne programy. Posadzono w Warszawie w ponad 600 tysięcy drzew w ciągu 5 lat. Widzicie Państwo, powstają zielone dachy na przystankach. Do końca roku ma ich być 90. Powstają parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, łąki kwietne. Usunęliśmy, co jest też bardzo istotne, w 2022 roku 39 tysięcy metrów kwadratowych betonu i w tym miejscu powstały kolejne takie parki czy różne zieleńce. Oczywiście stawy, cieki, zbiorniki, fosy są nieodzownym krajobrazem i tutaj Warszawa wprowadziła takie 5 filarów ochrony zasobów wodnych w Warszawie. Tutaj nie będę, macie Państwo je wyszczególnione, my tutaj oczywiście się też w to wpisujemy, na naszej stacji uzdatniania wody filtry jest bardzo duży zbiornik na deszczówkę o pojemności 1000 litrów, który wykorzystujemy do podlewania roślinności na terenie zakładu centralnego, który jest bardzo rozległy. Co jeszcze? Zazieleniamy Warszawę, sadzimy drzewa, sadzimy krzewy, 143 drzewa w tym roku, 300 krzewów. Robimy to, rzeczywiście trochę kompensacje, mamy łąki kwietne. Sadzimy łąki kwietne, proszę Państwa, tutaj jest w zakładzie centralnym, w zakładzie północnym, czy na oczyszczalni ścieków Czajka, takie łąki kwietne w sumie zajmują prawie 11 tysięcy metrów kwadratowych i 40 gatunków roślin na nich rośnie. Mamy też swoje ule, tak notabene, i swój miód na tych obszarach. Czyli widzicie Państwo, że stosujemy różne metody, żeby ograniczyć oddziaływanie na środowisko. Wprowadzamy energooszczędne rozwiązania. Wprowadzamy energię, produkujemy energię elektryczną, o czym za chwilę powiem. Rozbudowywujemy pojemność retencyjną sieci kanalizacyjnej, co jest bardzo istotne właśnie w przypadku takich deszczy nawalnych. Co umożliwia nam ograniczenie przelewów burzowych. Generalnie wprowadzamy gospodarkę obiegu zamkniętego i w tą gospodarkę obiegu zamkniętego wpisuje się chociażby odzysk ciepła z oczyszczalni ścieków i kanalizacji. W tej chwili tworzony jest projekt, przygotowujemy to we współpracy z Veolią i z PGNiG. Jest taki przygotowana analiza potencjału technicznego wykorzystania właśnie tego ciepła odpadowego ze ścieków oraz stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych powstaje. Czyli odzysk ciepła z oczyszczonych ścieków. Odzyskujemy wodę ze ścieków, która jest wykorzystywana tutaj do mycia urządzeń technologicznych, do płukania odpadów, do chłodzenia urządzeń, płukania rurociągów i obiektów, podlewania zieleni itd., itd. Poza tym stawiamy na samowystarczalność energetyczną, prawda? Produkujemy biogaz, to na pewno jak każda oczyszczalnia ścieków, tam również produkujemy biogaz, który pozwala właśnie na produkcję energii cieplnej, elektrycznej i wykorzystywany jest ten biogaz na potrzeby naszego zakładów. I naszym takim najnowszym projektem jest to, żeby zwiększyć potencjał odzysku tej energii w produkcji biogazu i tutaj są prowadzone jedna inwestycja dotycząca hydrolizy implementowanej w Zakładzie Północnym i są prowadzone też badania pilotowe nad kofermentacją na stacji modelowej w Zakładzie Czajka, czyli chcemy jeszcze zwiększyć ten potencjał. No i oczywiście mamy również fotowoltaikę. Tutaj Państwo widzicie, jakie instalacje są już zamontowane i które jeszcze są w realizacji. Łącznie widzicie Państwo, że zajmują te pola fotowoltaiczne bardzo duże powierzchnie. 35 tysięcy metrów kwadratowych Zakład Południe, 10 tysięcy metrów kwadratowych Zakład Czajka, czy Zakład Północny 12 tysięcy metrów kwadratowych. Co jeszcze jest istotne, jako że no, miasto Warszawa jest naszym tutaj właścicielem, bardzo mocno współpracujemy z miastem w różnych inicjatywach. Chciałam Państwu powiedzieć, że Warszawa razem z Wrocławiem, Rzeszowem, Łodzią i Krakowem została zgłoszona do tak zwanej misji miast.
to jest taka współpraca między miastami Unii Europejskiej, powstała po to, żeby się dzielić doświadczeniem. Doświadczeniem i wspieraniem wzajemnym do dążenia do neutralności klimatycznej. I uzyskaliśmy na taki projekt tutaj dofinansowanie dosyć spore z Unii Europejskiej, które ma być przeznaczone na przygotowanie wzorcowych modernizacji budynków i planów regeneracji ich otoczenia. Także dzieje się dużo rzeczywiście w Warszawie i w innych miastach. Już kończę. Ale na koniec jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, co my sami możemy robić. Możemy rzeczywiście wpisywać się w tą błękitno-zieloną infrastrukturę, mieć jakiś wpływ na to, na te obniżanie, na skutki suszy i deszczy nawalnych, chociażby poprzez takie działania. Zbierajmy deszczówkę, ograniczajmy koszenie trawników, twórzmy zielone ściany, zielone dachy, ogródki deszczowe, kompostowniki, oszczędzajmy wodę. Pijmy zimną wodę z kranu, zawsze polecam. No i oczywiście możemy też przeprowadzać termomodernizację mieszkań i domów. Dużo takich informacji możecie Państwo znaleźć w warszawskim poradniku adaptacji do zmian klimatu. Jak założyć na przykład ogród deszczowy, jak zielone ściany i tak dalej, i tak dalej. Polecam, na stronie miasta można ten poradnik pobrać. Dziękuję Państwu za uwagę. Wielkie dzięki. Jeśli komuś się pojawiają pytania, to niech sobie notuje je w notesiku na telefonie. Po kolejnych prezentacjach będzie okazja je zadać. A kolejną naszą prelegentką będzie pani Maria Andrzejewska z programu środowiskowego ONZ UNEP-GRID. Już daję. I też tutaj będzie temat miast poruszany, z tego co rozumiem, jako soczewki do rozmowy o transformacji energetycznej. Takie było założenie, ale w trakcie przygotowania to się tam zmodyfikowało. Natomiast bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać, jest mi bardzo miło. Na początku jeszcze powiem kilka słów na temat, ja mam zawsze wyzwanie z obsługą tych urządzeń, ale dobrze poszło tym razem. W ogóle super ciekawa prezentacja, wykład pani doktor. Ja urodziłam się w Warszawie, dowiedziałam się tylu rzeczy naprawdę, o których mimo, że siedzę w tych tematach i wydawało mi się, że naprawdę wiem, jak ta gruba Kaśka funkcjonuje, to jednak, a już o chudych Wojtkach to w ogóle nie miałam pojęcia, więc po prostu super. Reprezentuję organizację, która jest afiliowana przy Programie Narodów Zjednoczonych do spraw środowiska, także jak gdyby środowisko jest tutaj zagadnieniem, wokół którego kręcimy się we wszystkich tematach. Nawiązujemy oczywiście środowisko i zdrowie, bo to jest podejście, które jest też bardzo mocno promowane na poziomie UNEP-u. UNEP, nie wiem na ile Państwo się orientujecie, ale UNEP jest agendą ONZ-owską, która jest dedykowana do współpracy z rządami krajów. UNEP odpowiada za zgromadzenia ONZ-u do spraw środowiska, które odbywają się mniej więcej raz na 2 lata w Nairobi, tam gdzie jest siedziba centrali UNEP-u. UNEP ma również swoje takie regionalne ośrodki na... Jest 6 regionalnych ośrodków. W Europie jest to ośrodek w Genewie. I jest ta nasza sieć, czyli sieć GRID, Global Resource Information Database, a więc sieć ośrodków, które się zajmują przetwarzaniem danych, wykorzystywaniem tej wiedzy, przede wszystkim wiedzy naukowej do promowania i do też pokazywania tych zagadnień od strony takiej może bardziej przyjaznej, ale też wspierania do rozwiązywania różnych problemów. UNEP akcentuje podejście, które dotyczy wszystkich, czyli to są takie 3 filary, 3 rodzaje zagrożeń, z którymi się w tej chwili borykamy i przede wszystkim jakby mówimy o tym, że one są współzależne. To nie są, kryzys klimatyczny nie jest oderwany od utraty bioróżnorodności, zanieczyszczenia też nie są oderwane od kryzysu klimatycznego i bioróżnorodności. To są wszystko przenikające się wyzwania, które pozwalają dopiero, czyli oddziaływując czy przeciwdziałając jednemu z nich, również przyczyniamy się w pewien sposób do zahamowania
innych zagrożeń. Ja bardzo lubię ten obrazek, bo wydaje mi się, że on też w pewien sposób odzwierciedla to, w jakim świecie my w tej chwili funkcjonujemy. Niby z jednej strony wiemy o tym, że jest bardzo źle i dzisiejsze te wszystkie prezentacje, które do tej pory mieliśmy okazję słuchać, no tego dotyczą, nawet czasami wręcz ja się czuję jako osoba prawie, że już z lękiem klimatycznym, chociaż siedząc codziennie w tych zagadnieniach, no w pewien sposób też się uodparniam na takie trudniejsze informacje, ale wiemy, ale z drugiej strony, no jak mamy to zmienić, skoro nam jest tak dobrze w tym świecie? Mamy potrzebę wygodnego życia, nauczyliśmy się już wygodnie żyć. Oczywiście najczęściej mówimy tu, jeżeli mówię o tym, to odnosimy się do globalnej północy, a nie do południa, która ma wręcz odwrotnie, u nich się to wszystko pogarsza. Z drugiej strony, jak zmienić biznes na bardziej przyjazne środowisku, skoro to się będzie wiązało z kosztami, a co mamy jeszcze mówić o tym, żeby zmniejszyć konsumpcję? Przecież po to funkcjonujemy jako biznes, żeby tą konsumpcję nakręcać i żeby coraz więcej sprzedawać. Także żyjemy w pewnym świecie sprzeczności, w których musimy się jakoś odnaleźć i znaleźć ten sposób komunikowania się i były temu służyły również bardzo ciekawe wystąpienia w poprzedniej sesji, tutaj w tej części za ścianą, jak edukujemy. Takim odzwierciedleniem też tego, jak my funkcjonujemy na tej naszej planecie, jest, czy takim już jak gdyby namacalnym wyrazem, jest to, jest Dzień Długu Ekologicznego, rokrocznie ogłaszany. W tej chwili, no to jest, ten tegoroczny był 2 sierpnia, czyli taki na poziomie globalnym. Natomiast w Polsce mieliśmy go 2 maja, ponieważ my, uwzględniając, mając na uwadze średnią ogólnoświatową, no żyjemy bardziej, bardziej zużywamy tą planetę, czyli przede wszystkim wiąże się to też z naszym sposobem produkowania energii i zasobów, jakie wykorzystujemy do produkowania naszych dóbr. Tam wśród tych krajów, które są po prawej górnej, czyli tak jakby na godzinie pierwszej, a więc luty, to jest Katar i Luksemburg. To są te kraje, w których najwcześniej pojawia się zjawisko długu ekologicznego. Te kraje, które są na godzinie 11, prawie 12, to jest Jamajka, Ekwador, Indonezja, Kuba, Irak. Samo za siebie to wszystko mówi. My jako Polska tak naprawdę, jeżeli obchodzimy Dzień Długu Ekologicznego w maju, to praktycznie potrzebujemy prawie 3 planety do tego, żeby funkcjonować w takim stopniu jak w tej chwili. Mówimy o tym, że w skali no, trochę mniej niż 3, ale w skali światowej jesteśmy na poziomie 1,3 planety. A więc eksploatujemy tą planetę zdecydowanie nadmiernie. To, na czym chciałabym się skupić w tej dzisiejszej prezentacji, to są kwestie związane z transformacją energetyczną, w związku z czym też będę bardziej odnosiła się do kryzysu klimatycznego, a więc też takiego kluczowego tematu naszego dzisiejszego, czy naszej konferencji tej dwudniowej. To są rzeczy, o których być może Państwo słyszeli w poprzednich prezentacjach, ale te informacje o tym, że to, co podają raporty IPCC, to, że zmiana klimatu jest egzystencjalnym zagrożeniem dla naszej planety, no to już jest oczywiste, że tempo działań, jakie w tej chwili podejmujemy, jest absolutnie niewystarczające. Zresztą to też w tym naszym wykładzie wprowadzającym, który był w pierwszej sesji plenarnej, bardzo dosyć wyraźnie wybrzmiało, że już przekroczyliśmy pewien próg i już dobrze to nie będzie, tylko teraz możemy zawalczyć o to, żeby nie było najgorzej z możliwych scenariuszy. WHO podaje, że zmiana klimatu powoduje około 250 tysięcy zgonów rocznie. No i myślę, że to jest to też niezwykle ważne, czyli kwestia migracji klimatycznych. To, z czym będziemy się borykali i będziemy musieli z tym problemem się zmierzyć, to bezwzględnie, bo to jest jakby nie podlega dyskusji. Te zmiany, które nastąpią na planecie przy... Myślę, że to jest dobry, jeżeli Państwo go niedobrze widzicie, to bardzo przepraszam, ale to akurat
trudno mi było go powiększyć jeszcze. Natomiast jest to wykres, który pochodzi z najnowszego raportu IPCC, opublikowanego w marcu tego roku, więc to są takie najświeższe scenariusze i najświeższe dane. I też proszę, żeby Państwo wzięli pod uwagę to, że IPCC jest organizacją, która bardzo wyważony sposób przedstawia swoje wyniki swoich prac. To nie są rzeczy, które są tak, no na pewno nie jest tak, że tak nam się wydaje. One są czasami nawet nie, znaczy zbyt zachowawczo przedstawione, te wnioski są wyciągane, a przede wszystkim jak gdyby te wszystkie wnioski, które są tam przedstawiane, muszą być zaakceptowane przez kraje. Dlatego też okazuje się, i to też niedawno było, że mimo że IPCC przewidywało pewne zmiany w określony sposób, okazało się, że one nastąpiły znacznie szybciej. Właśnie dlatego, że tam jednak jesteśmy na tym poziomie spokojnego planowania zmian, takiego zachowawczego. Ten wykres bardzo, myślę, pokazuje, no właściwie to jest, odnosi się do tego wykresu, który pokazywał pan profesor w trakcie tej naszej otwierającej sesji, o tym, że jesteśmy w roku 2020 i mamy kilka scenariuszy. Albo osiągniemy zmianę, zwiększenie temperatury globalnej do 1,5 stopnia, zgodnie z założeniami i zgodnie z porozumieniem paryskim i zgodnie z tym, o czym wszyscy mówimy, i wtedy będziemy mieli very low, czyli takie spokojną zmianę i będziemy się do niej mogli adaptować, albo tego nie osiągniemy i będziemy wchodzili w coraz większe zmiany, które się będą zachodziły, które będą skutkowały tym, że temperatury będą odpowiednio większe, wręcz do 4 stopni plus 4 stopnie w stosunku do okresu epoki przedprzemysłowej, czyli dochodzimy do momentu, kiedy praktycznie będzie w niektórych rejonach świata, będzie po prostu bardzo ciężko żyć, także migracje klimatyczne są, tak czy inaczej, staną się naszą przyszłością. Mówiąc o transformacji energetycznej, która jest tutaj jak gdyby podstawą do przezwyciężenia, czy do poradzenia sobie, czy do zahamowania tych zmian klimatu, ale również i do w pewnym sensie poradzenia sobie z tym. Tutaj cytuję Ontario Energy Board, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe podejście, czyli takie 4D. Dekarbonizacja, o której w zasadzie też mówimy najczęściej, odchodzenie od paliw kopalnych, przechodzenie na odnawialne źródła energii, na niskoemisyjne źródła energii. Kolejne D to jest digitalization, czyli przejście czy wykorzystanie, szersze wykorzystanie możliwości cyfrowych, zarówno w zakresie łączenia, czyli wykorzystania serwisów internetowych, ale też możliwości sprawdzania, łączenia, wyłączania urządzeń, chociażby zdalnie, czy kontrolowania tego, w jaki sposób funkcjonujemy, czy dostarczamy energię. To już tak powiedzmy bardzo takie najprostsze rozwiązania podaję, ale to jest niezwykle ważne element całej transformacji energetycznej. Decentralizacja, która mówi o tym, że po prostu chodzi o to, żeby nie były źródła energii, nie były w jednym ręku, tylko żebyśmy my mogli sami zarządzać tymi źródłami energii, żebyśmy my jako prosumenci, co się też wiąże z tym 4D, demokratyzacja, żebyśmy my mieli możliwość wyboru, żebyśmy mogli jako prosumenci zarządzać tymi naszymi energią, którą produkujemy i wykorzystywać ją w taki sposób, czy udostępniać ją, czy tworzyć chociażby, nie wiem, takie spółdzielnie energetyczne lokalne, gdzie możemy się tą energią dzielić i wspólnie ją wykorzystywać. To są pewnego rodzaju podstawy, do których my w naszych programach jako UNEP Grid Warszawa odnosimy się i tutaj chciałam Państwu powiedzieć pokrótce o tym, jak, chyba lecę za szybko, więc ja szybciej dzisiaj skończę, w jaki sposób my w naszych programach do tego tematu podchodzimy, no bo jesteśmy w sesji, co robimy. Więc w zasadzie z tych rozlicznych naszych programów wybrałam te trzy, Climate Leadership, Eko Miasto, Regeneracja, i tak dosyć krótko o nich postaram się opowiedzieć.
Program Climate Leadership jest programem, który zainicjowaliśmy w 2019 roku. To jest odpowiedź, znaczy generalnie nasze działania są powiązane z działaniami UNEP-u, a więc najczęściej we wszystkich tych naszych programach odnosimy się albo do rezolucji Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych do spraw środowiska, albo do określonych w ogóle działań na poziomie UNEP-u. I Climate Leadership jest taką odpowiedzią na rezolucję z roku 2019, wtedy była, 18, wtedy była UNEA, która apelowała o mocniejsze zaangażowanie się biznesu w kwestie dotyczące osiągnięcia, znaczy w tematy związane z kryzysem klimatycznym, przepraszam, bo mi teraz 15 różnych haseł skacze po głowie i tak nie mogę znaleźć właściwego. Czyli kierunkiem, do którego zmierzamy, tym naszym żaglowcem, który tam płynie po w miarę spokojnym jeszcze oceanie, to jest biznes neutralny klimatyczny. I dlatego też w tym naszym programie współpracujemy z bardzo różnymi partnerami. Staramy się wspólnie z bardzo dużą społecznością ekspertów. Stworzyliśmy taką społeczność ekspertów, która już w tej chwili liczy ponad 100 osób, prawie 120 osób z bardzo różnych specjalizacji, którzy spotykają się z różnymi, ponieważ biznes ma bardzo różne wyzwania. Firmy mają, nie wiem, no, czy kwestie związane ze zmianą jakiegoś zarządzania produktami, czy promowania, czy też edukowania konsumentów, czy nawet edukowania pracowników, czy innego rodzaju edukacji, ale też rzeczy, które są związane na przykład z poszukiwaniem sposobu przetwarzania pewnych produktów, których do tej pory, które wiemy, że można wykorzystać na inne sposoby, ale jeszcze do tej pory nie robiliśmy. Więc jest dosyć dużo bardzo ciekawych wyzwań i myślę, że właśnie to, że mamy do dyspozycji tą ogromną społeczność ekspertów, pozwala odpowiadać na bardzo różne pytania. To jest program, przy którym też działa Climate Leadership Council, czyli taka rada ekspertów, rada przy programie w Climate Leadership, w której zaangażowaliśmy przedstawicieli ambasad, co też daje nam możliwość sięgania do wiedzy i jak gdyby takiego wykorzystywania tego sposobu, wsłuchiwania się w sposób, w jaki takie problemy rozwiązuje się w innych krajach. Myślę jednak, że takim najważniejszym działaniem, które realizujemy w tym naszym pakiecie, to jest właśnie program Ekomiasto. Program, który jest tak naprawdę inicjatywą ambasady Francji. Ta ambasada Francji 10 lat temu, w 2013 roku, zdecydowała wspierać zrównoważony rozwój miast. Robimy to wspólnie z Warszawą również, więc tutaj wykorzystujemy współpracę, czyli jakby pozwalamy nawiązać współpracę miast polskich z miastami francuskimi i nie tylko, bo również oczywiście zapraszamy ekspertów z różnych miast europejskich, ale generalnie staramy się pochylać nad przeróżnymi zagadnieniami, między innymi oczywiście tematy związane z błękitno-zieloną infrastrukturą są tutaj bardzo istotne. Miasta, to dlaczego rozmawiamy o miastach i dlaczego te tematy próbujemy rozwiązywać w miastach, to jest chyba dosyć jasne, ponieważ w tej chwili ponad 55%, już prawie 60% światowej populacji mieszka w miastach. Produkują one 80% światowego PKB, 75% światowego zużycia energii, a czasami nawet podaje się, że prawie 80% światowego zużycia energii jest właśnie konsumowane w miastach i odpowiadają one za ponad 70% rocznej globalnej emisji CO2. IPCC podaje, że właściwie taka emisyjność związana ze zużyciem energii w miastach rośnie mniej więcej około 1,8% rocznie. Więc jest to twór, czy to są twory, w których najwięcej się dzieje. My funkcjonujemy, funkcjonuje przemysł, funkcjonują cała masa różnych innych instytucji i to jest
obszar, którym się przede wszystkim powinniśmy zajmować. Inger Andersen, która jest dyrektorem wykonawczym UNEP-u, powiedziała, że miasta są na tej pierwszej linii wpływu, ale są również tym, co może być rozwiązaniem, mogą przynosić rozwiązanie, czyli wszystkie zmiany, które zachodzą w miastach, które możemy wspierać, a więc one dotyczą efektywności energetycznej budynków, odnawialnych źródeł energii, inteligentnych sieci energetycznych, transportu elektrycznego, magazynowania energii, edukacja, zaangażowanie społeczne, polityka regulacji, zielone przestrzenie, recykling, gospodarka odpadami, partnerstwa i współpraca. To jest cały długi ciąg działań, które są związane z budowaniem transformacji energetycznej. Czy jakby powinniśmy, budując transformację energetyczną w miastach, angażować się właśnie w przeróżne działania, nie tylko te, które są związane z stawianiem odnawialnych źródeł energii czy efektywnością energetyczną budynków, chociaż te, o tych najczęściej mówimy, mówimy też o transporcie elektrycznym, jako, co też wiąże się oczywiście z czystym powietrzem, bo to są znowu, jesteśmy tutaj w relacji z innymi zagadnieniami. Już ostatni program, o którym chciałam Państwu powiedzieć i nawet nie mam więcej śladów na ten temat, tu zachęcam do strony, ale to przez naszą stronę na pewno Państwo będziecie mogli wejść. To jest bardzo ważny program, jeden z naszych takich filarów, ponieważ wiąże się on, jest też bezpośrednio związany z dekadą ONZ-owską odtwarzania ekosystemów, ale dbanie o jakość ekosystemów, ochrona tego, co mamy najbardziej wartościowe, no jest niezwykle ważne właśnie i w kontekście klimatycznym, i w kontekście też transformacji energetycznej, bo to jest właśnie zieleń w mieście, o której Pani mówiła, ekosystemy miejskie, ale mówimy też o ekosystemach mokradłowych, o ekosystemach wodnych, o ekosystemach górskich, więc jak gdyby na całym świecie w tej chwili trwa dekada odtwarzania ekosystemów. My działamy na terenie naszego kraju, robimy to już trzeci rok, więc jak gdyby ten program się rozwija coraz bardziej. Współpracujemy przede wszystkim z parkami narodowymi, parkami krajobrazowymi, z miastami. Nie mamy projektu z Lasami Państwowymi, bo uznajemy, że może jeszcze nie czas na to. Natomiast my angażujemy również partnerów biznesowych, którzy chcą wspierać ochronę ekosystemów i robią to w sposób bardzo świadomy, łącząc to czasami ze swoimi celami wspierania kultury lokalnej i tak dalej. Cudownie. Dla mnie jest nieistotne, jakie cele przyświecają, ważne, żeby dbać, żeby utrzymywać mokradła, a to są ogromne koszty. Proszę mi wierzyć, że w tej chwili borykamy się z takim ogromnym projektem w Karpatach, który kosztuje prawie 4 miliony złotych, zatrzymanie wody w torfowisku Bór nad Czerwonem, który ma dofinansowanie ze środków norweskich, szczęśliwie, ale to jest tylko dofinansowanie, a nie finansowanie. Ale największy jest problem jak gdyby na tym poziomie lokalnym, czyli uzyskania zgód na ingerencję, żeby zatrzymać wodę w tym mokradle, czyli jak gdyby borykamy się również z takim oporem społecznym gdzieś tam na miejscu. Fajnym przykładem też są Łazienki Królewskie, gdzie opiekujemy się Aleją Kasztanową, czy chociażby ekosystem wilanowski, który jest też wokół Pałacu Wilanowskiego, ma problemy związane z zanieczyszczeniem tej potoku służewieckiego, który tam przepływa i osady się gromadzą wokół pałacu. I w związku z czym to jeziorko trzeba czyścić i to kosztuje. Zostawiam Państwa z tym z kolei obrazkiem, bo to wszystko, co robimy, to, o czym mówimy tutaj, to wszystko, o czym, co robimy, co staramy się robić, no chcemy zapobiec, żeby nie doprowadzić do takiego scenariusza, jak ten, który widzimy na obrazku, bo to jest to, że jest to jeszcze w dodatku 2035, to jest przerażające, że w ogóle taka perspektywa komuś w głowie powstała. Natomiast myślę, że jest to realne zagrożenie i póki bardzo mi się podobało, jak młodzież na tym dzisiejszym naszym panelu otwierającym przekazywała swoje przemyślenia i ta prośba tej jednej z dziewczyn o tym, żebyśmy po prostu mówili o tym jak najszerzej,
żebyśmy wspierali młodych ludzi i też cieszę się, że możemy być my zaangażowani w projekt, który jest typowym projektem edukacyjnym, wspierającym młodzież w tworzeniu ciekawych rzeczy, to jest bardzo ważne, bo ta zmiana, która idzie wraz z młodym pokoleniem, może przynieść jakąś zmianę. Wydaje mi się, że najtrudniej to jest zmienić w głowach zarządzających dużymi właśnie koncernami, chociaż czasami są zmuszeni są regulacjami i bardzo dobrze. Ja już wiem, że muszę kończyć, więc nie będę wchodzić w ten trudny temat, bo jest to bardzo trudny temat, ale już na koniec muszę Państwu powiedzieć, jak pamiętacie Państwo, w 2018 roku była konferencja klimatyczna w Katowicach u nas, ten wielki COP, który prowadził pan minister Kurtyka. I po tej konferencji, ona była chyba tak na przełomie października, listopada, ja pamiętam, że albo w grudniu, albo w styczniu byłam na konferencji energetyków w Katowicach i mimo, że tyle się mówiło na COP-ie w Katowicach o zmianie, o konieczności przyspieszenia prac i tak dalej, to na tej konferencji na pytanie prowadzącego, kto z Państwa wierzy w to, że kryzys klimatyczny jest wywołany przez człowieka, na 80 osób siedzących na sali, 10 mniej więcej osób, w tym ja, podnieśliśmy ręce. Więc po prostu dla mnie to było coś, co do dzisiaj pamiętam i to znaczy, że jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia, bo czyli konieczność oderwania się od pewnego sposobu myślenia i modeli, co czasami nam tutaj w tym naszym gronie pewnie się wydaje, że jednak aż tak źle to nie jest, ale jednak jest naprawdę bardzo źle, więc do tego musimy jednoczyć siły i jak najwięcej oddziaływać. Dziękuję. Dzięki. Następną prezentację będzie miała pani Magda Budziszewska. Proszę, solo czy jeszcze? Nie, solo. Będzie ze mną Kasia i Weronika, które są z tyłu, mogą też być z przodu, ale jak wolą siedzieć na razie z tyłu, to mogą siedzieć z tyłu. Dzień dobry wszystkim. Klimat w Wielkim Mieście. Ja opowiem o studenckim kole naukowym UW dla klimatu, ale właściwie opowiem Państwu o kwadraturze koła, znaczy o naszej próbie rozwiązania takiego problemu, jak działać na rzecz klimatu i żeby to A miało sens, a B nie wykańczało wszystkich, którzy to robią. I to jest taki temat, o którym ja bym chyba najbardziej, czy my chcieli porozmawiać z nauczycielami i w związku z tym mam takie pytanie, kto z Państwa jest nauczycielem? W sensie, super. Bo ja chciałam powiedzieć, że nauczyciele są moimi bohaterami i w końcowych 5 minutach Kasia opowie o swoich badaniach, co nauczyciele myślą o tym, czy edukacja klimatyczna się zmieści w szkole. Problem polega na tym, jak to się... Nie, jednak nie umiem tego robić. Ktoś mógłby mi pomóc i dalej. Dobrze. Problem polega na tym, i to jest anegdota, jak byłam mniej niż 10 lat temu zaproszona jako psycholożka, bo ja psycholożką jestem z zawodu, przez moje koleżanki, żeby coś tam pomóc młodzieżowemu strajkowi klimatycznemu i wszystkie te koleżanki i psycholożki i matki. I moje pierwsze wspomnienie związane z tym było takie, że te matki powiedziały psyt, w sensie super fajna ta młodzież, ale uważaj, to jest takie bardzo wrażliwe. I rzeczywiście miało się takie wrażenie, że siedzi się w grupie super inteligentnych i super wrażliwych ludzi, którzy łatwo w życiu nie będą mieli. To jest perspektywa kobiet po 40, patrzących na osoby nieletnie, próbujące się mierzyć z tym. W sensie strasznie dużo tej troski zapamiętałam. Tam bardzo dużo tych moich koleżanek było w podwójnych rolach, bo były też matkami po prostu tych dzieci. I trochę podobnie jest też na uniwersytecie, bo my działamy w takim środowisku. To znaczy jak się rzuca takie hasło, że będziemy cokolwiek robić dla klimatu, to się zbiera wszystkich największych wrażliwców z całego otoczenia, którzy są najcudowniejszymi. W sensie od razu powiem, że są najcudowniejsi ludzie, ale to też jest tak, że bardzo wrażliwi i bardzo obciążeni ludzie przychodzą do działań wokół tematów, które łatwe nie są i które nie są jedynym tematem, który się dzieje. I to widać w praktyce, w sensie jak się wydarzył kryzys, wojna w Ukrainie, to wszyscy ci studenci działający do klimatu siedzieli na dworcach i pomagali uchodźcom. To nie jest tak, że zajmujesz się klimatem i nie zauważasz tych innych rzeczy. Więc jakby to poczucie życia w świecie, gdzie są bardzo
poważne problemy i nikt, a już na pewno na uniwersyteckim poziomie, nie jest nam bardzo łatwo uwierzyć, że hej, hura, zmienimy świat. Trochę młodszej młodzieży czasami jakby łatwiej jest w to uwierzyć, ale jakby były takie badania uczestników młodzieżowych strajków klimatycznych i tam było tak, że wiarę w to, że politycy coś zrobią i problem się rozwiąże, ona malała z wiekiem. Znaczy większą mieli 16-latkowie niż 40-latkowie, to jest trochę o życiu, więc jakby jak się temu zmierzyć, żeby nie wykończyć wszystkiego. No i odpowiedź jest trochę taka, że trzeba robić wszystko, więc próbujemy oczywiście edukować. Tu są różne wykłady i na jakby, no bo to jest bardzo oczywista forma działalności. Znaczy już Uniwersytet Warszawski 50 tysięcy ludzi, więc organizujemy wykłady. Swoją drogą SKN UW dla klimatu zaprasza Państwa, żeby polubić na Facebooku i Instagramie, a tam są nagrania wszystkich wykładów Szymona Malinowskiego, Jacka Piskozuba, w sensie większość naszych wykład o Odrze, bardzo dużo takich pożytecznych merytorycznie rzeczy. I mamy pieski na tych wykładach, znaczy zapraszamy też istoty więcej niż ludzkie i staramy się o to dbać, ale to oczywiście nie wystarczy. I drugą dość oczywistą rzeczą jest to, że próbujemy to robić w terenie. Tutaj jesteśmy w Białowieży na jednym z tych zdjęć, a na drugich jesteśmy z Michałem Książkiem na Zakolu Wawerskim w Warszawie i obserwujemy ptaki. To jest taki pomysł na działania, znaczy widać, że ten pomysł polega na tym, że próbujemy stworzyć wspólnotę wokół jakiegoś tematu i próbujemy ją tak zrobić, żeby ona była fajna. Czyli, że ona nie była hej ho, ratujmy świat i nie wiem, spalmy się na stosie, tylko zróbmy trochę różnych rzeczy, które mają sens, na przykład dostarczajmy wiedzę, na przykład chodźmy na wycieczki, ale takich, na których ja na przykład bym na nie poszła, również gdyby nie było potrzeby ratowania świata. Ja bym dalej chciała wiedzieć, jak działa system klimatyczny i dalej bym chciała chodzić. To jest taki trochę pomysł na bycie w jakimś temacie, ale w taki sposób, że to było fajne, ciekawe, wspólnotowe i żeby dawało radę. Tutaj nasz student stoi w Zakolu Wawerskim i tłumaczy o roli bagien, a mamy też sekcję sportową i nasza sekcja facebookowa ukuła hasło dla klimatu, czyli dla wszystkich i wszystkiego, czyli taki pomysł na inkluzywność. W związku z tym my jako koło naukowe nie wyrzucamy ludzi, jak skończą studia, zapraszamy też absolwentów i zapraszamy też ludzi spoza uniwersytetu, jakby chcieli, to mogą z nami działać i czasem przychodzą i próbujemy tworzyć takie różne możliwości, żeby się wspinać, żeby chodzić na wycieczki, żeby się czegoś dowiedzieć i żeby to nie było jakby no tylko dodatkowym obowiązkiem albo czymś, ale takim czymś, co no właśnie, znaczy wspinać pewnie też byśmy się chcieli, gdyby nie ten. I mamy też sekcję praktyczną, w której są działania dla ptaków, o których opowie Weronika. Tak, właśnie moim projektem jest zabezpieczenie szyb przed kolizjami z ptakami, dlatego że śmiertelność ptaków w wyniku kolizji z szybami jest drugim zaraz po utracie siedlisk, czynnikiem ograniczającym liczebność ptaków, dlatego że te szyby są po prostu zbyt przezroczyste albo tak jak tutaj zbyt lustrzane. Ja mam wrażenie czasem, że sama w tą szybę mogłabym wpaść, tak dużo się tutaj odbija. Ale niestety te najbardziej popularne zabezpieczenia, czyli czarne sylwetki kurkowatych, nie są skuteczne i to wiadomo mniej więcej od 10 lat. A jednak są najczęściej stosowane, na pewno je Państwo znacie z no, chociażby tych akustycznych ekranów. Natomiast takim skutecznym sposobem między innymi są rekomendowane przez Fundację Ptasie, przez Fundację Szklane Pułapki kropki oddalone od siebie maksymalnie 10 cm w poziomie i 5 cm w pionie. Jest to tak zwana reguła dłoni, dlatego jest dłoń na tym obrazku. I to można zaobserwować między innymi na niektórych wiatach przystankowych, między innymi w Warszawie. I dlatego właśnie grupa osób członkowskich z Studenckiego Koła Naukowego UW dla Klimatu przy dofinansowaniu samorządu studentów Uniwersytetu Warszawskiego postanowiła pomóc ptakom i zabezpieczyła znaczną część Kolegium Artis Liberales przy ulicy Dobrej 72. I dzięki temu te wielkie szklane przestrzenie, korytarze wyglądają teraz w ten sposób i nie stanowią pułapek dla ptaków. I wydaje mi się, że wyglądają dosyć ładnie. Nawet jeden student zapytał, czy jest to instalacja artystyczna.
Dobrze. Zobaczmy, co jest na następnym slajdzie. Tak, to zanim powiem o klimatycznym ABC, to chciałam wytłumaczyć się z tego, dlaczego chciałam nauczyć. Myślałam o tym, że to jest dobry temat, żeby porozmawiać. Przez porozmawiać rozumiem, po tych wystąpieniach można do nas wszystkich podejść i pogadać, bo to jest trochę model szkolnego koła zainteresowań. Tylko mamy taką szkołę, która ma 50 tysięcy ludzi i nazywa się Uniwersytet Warszawski. Jest nam też dzięki temu łatwiej i jakby dorosłych. Ale to jest trochę taki model, tworzymy trochę koło zainteresowań, trochę społeczność, trochę miejsce, gdzie można zrobić coś praktycznego, na przykład dla ptaków, a trochę miejsce, gdzie można po prostu pójść na wycieczkę albo uprawiać sport, albo gadać o rzeczach i gdzie można też przy okazji uprawiać edukację i samoedukację. Bardzo dbamy o to, szczerze mówiąc, nasi studenci, którzy studiują wszystko od ochrony środowiska po filozofię, z dużym udziałem psycholożek z mojego macierzystego wydziału, często są bardziej kompetentni w wielu tych rzeczach. Ciągle jeszcze czekam na warsztat o dafniach, które nam zrobią biolożki. W sensie oni są kompetentni, więc można spokojnie odwrócić taką sytuację edukacyjną i zaproponować, żeby oni nas nauczyli czegoś, co umieją. I to jest jakby super sposób też na no po prostu robienie tego w fajny sposób. Jedno słowo o naszym sztandarowym, w sensie tutaj naszym oznacza uniwersyteckim projekcie, którym jest Klimatyczne ABC. Klimatyczne ABC to jest darmowy podręcznik. Napisaliśmy podręcznik do nieistniejącego przedmiotu o zmianie klimatu. Taki szkolny podręcznik, zupełnie tradycyjny, podzielony z rysunkami, ramkami i definicjami. Napisany przez 19 chyba polskich autorów, który jest sfokusowany na pokazaniu zależności między różnymi rzeczami i posiada lekcje, które by przedmiotowo należały do takich działów jak fizyka, chemia, biologia i takie, których nie ma w szkole, ekonomia, psychologia, energetyka, ale mogłyby być na... On jest bardzo ładny, ładnie graficznie wydany i oprócz tego, że można go sobie za darmo pobrać ze strony wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego i oprócz tego, że miało być drugie wydanie, ale wydawnictwo skrywiło termin i będzie to drugie wydanie w październiku, bo miało być już. Myśmy go, no zrobiliśmy drugie wydanie, bo ta wiedza idzie bardzo do przodu, więc musieliśmy to już update'ować. On ma też swoją stronę, ja wrzuciłam w ogóle w aplikację konferencyjną informację o tej stronie, bo też jest strona klimatycznego ABC, która nie jest stroną wydawnictwa, tylko jest stroną dla nauczycieli, bo to jest zrobione jak lekcja szkolna i tam jest to po prostu pocięte na takie kawałki, że każdy PDF ma 5 stron, czyli można go dać komuś do przeczytania i jest na jeden temat, że jest 5 stron tylko o czymś i no się lepiej korzysta niż z całej książki, która tam ma kilkaset stron, więc jakby zachęcam do korzystania. Też ten sam podręcznik wykorzystujemy w ogóle ucząc na uniwersytecie, na różnych wydziałach, między innymi Kasia na Wydziale Biologii, a ja na Wydziale Psychologii. Po prostu postanowiliśmy, że nie będziemy czekać na nikogo, tylko wszystkich będziemy uczyć o klimacie. Oczywiście wykorzystując dość luksusową sytuację dużej autonomii, dostępności ekspertów i innych rzeczy, którą jednak bycie ten. I wreszcie to, co robimy i co moim zdaniem jest najważniejsze w tym, co robimy, to taki kawałek o refleksji, czyli o przeplataj działanie myśleniem, bo się bardzo długo zastanawiałam, co jest najważniejszym sensownym działaniem, jakie można zrobić dla klimatu. Bo mi się wydaje, że dorośli ludzie nie wierzą, jeśli się mówi, że tym działaniem jest zakręcanie kranu, a taka jest, jak się spyta dorosłych Polaków, co robią dla klimatu, to zakręcają kran, gaszą światło i nie biorą plastikowych torebek i jakby wydaje mi się, że nikt dorosły nie jest w stanie uwierzyć, że najpoważniejszy problem cywilizacyjny rozwiąże się w ten sposób. A z drugiej strony te inne rzeczy, na przykład transformacja energetyczna, one nie są w kompetencjach, znaczy moich przynajmniej nie, w sensie może szkoda, miałabym kilka pomysłów na bycie dyktatorką, ale... I no ta odpowiedź jest taka bardzo psychologiczna, ale wydaje się, że tym najważniejszym działaniem z punktu widzenia zwykłego człowieka jest coś, co się mieści między myśleniem a rozmawianiem, czyli w ogóle rzeczy, które są w tej takiej sferze pośredniczącej, która jest pomiędzy zwykłymi ludźmi, a gdzieś tam światem władzy i wielkich idei. To znaczy, że ciągle strasznie dużo jest do zrobienia w sprawie tego, jak my rozumiemy ten problem, czego w ogóle rozumiemy, czyli też w sferze edukacji, a też bardzo wiele nie rozumiemy, co oznacza, że jest potrzeba krytycznego myślenia. Oczywiście jako zarówno koło naukowe, jak i pewnie szkolna grupa zainteresowań się przejawia w taki bardzo klasyczny sposób, że można na przykład organizować dyskusje albo rozmawiać o tekstach, albo w ogóle rozmawiać też o tekstach literackich na przykład, które czasem ładnie wnoszą problemy, ale wydaje mi się, że gdyby jakby jedna rzecz,
mogła się wydarzyć od takich działań, to żeby ludzie zaczęli o tym myśleć, trochę się o tym samouczyć, bo wszyscy wiemy za mało, i potem krytycznie o tym rozmawiać. Znaczy, moim zdaniem to byłoby bardziej rewolucyjne działanie, gdyby takie coś zainicjować, niż wiele innych rzeczy. Też łatwo jest usłyszeć, że to jest bardzo tradycyjne, na przykład też obszar, myślę, myślenia o szkole, a na pewno o wyższej edukacji. Znaczy, że to jest po to, żeby jakby wiedzieć i myśleć. I jak się wie i myśli, to prawdopodobieństwo, że się z kimś o tym pogada, z własnym chłopakiem albo matką, albo kolegami, jest znacząco więcej, niż jak się wcześniej nie ćwiczyło myślenia i rozmawiania o takie rzeczy. No i z tego jest wynika pytanie, jak edukację klimatyczną wpleść w szkołę, a o tym Kasia w ogóle prowadziła badania. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że Weronika jest naszą studentką, Kasia jest naszą doktorantką, a jestem pracowniczką uniwersytetu i to też jest taki ważny aspekt. Może do powtórzenia szkoły, że w tych działaniach jest ważne pewne robienie tego razem. Znaczy, że to nie jest tylko działanie, jakby, nie wiem, studenci ruszyli z łomami na pracowników naukowych im powiedzieć, że nie uczą tego trzeba, ani nie jest to działanie typu pracownicy naukowi ruszyli na studentów, żeby im powiedzieć, że ci są głupi albo ci nie nauczyli, tylko że to jest takie działanie, które jakoś przekracza też takie granice. Uniwersytet jest taką świetną, w ogóle studia są taką świetną możliwością, gdyż na koniec tego procesu trzeba napisać coś, co się nazywa praca magisterska. I trzeba zrobić jakieś swoje własne badania, które jeszcze mają być na jakiś sensowny temat i w jakiś sposób innowacyjne. Więc z racji, że tutaj działamy na rzecz właśnie klimatu, staramy się tworzyć jakieś wspólnoty, a mnie dodatkowo w ogóle bardzo interesuje kwestia nauczycieli, jak oni sobie radzą w tej rzeczywistości i na ile w ogóle są możliwości, żeby wpleść edukację klimatyczną do szkół, no to ja postanowiłam zrobić wywiady z nauczycielami. Głównie z nauczycielami, którzy pracują w Warszawie, bo sama mieszkam tutaj, ale też by brało udział w wywiadach dwóch nauczycieli spoza Warszawy albo z podwarszawskich miejscowości. Oni pracowali zarówno w podstawówkach, jak i w liceach i ja ich po prostu zapytałam, jaka jest ich perspektywa na edukację klimatyczną. To znaczy, z reguły rozmawialiśmy około półtorej godziny, tak, w sensie to było czasem godzina, czasem z reguły raczej dwie i zastanawialiśmy się nad tym, właściwie oni pokazywali swoją perspektywę na to, w jaki sposób można by stworzyć tą edukację klimatyczną w polskiej szkole. Co z tych wywiadów wynikało? Po pierwsze wynikało to, że nauczyciele są ogromnie przeciążeni. Ja w ogóle przeprowadzałam z nauczycielami biologii te wywiady. Z tych wywiadów wynikało, że ta podstawa programowa, którą mamy, co jest pewnie dla wielu z Państwa oczywiste, jest absolutnie, całkowicie zbyt szczegółowa. Praktycznie to jest takie nieustanne zmaganie się, żeby te wszystkie treści można było rzeczywiście włożyć, zmieścić w tą podstawę programową, że ten uczeń i jego potrzeby gdzieś tam czasem nawet schodzą na dalszy plan, bo tak ważne jest zrealizowanie tej podstawy programowej. Ona jest po prostu zbyt szczegółowa. To oznacza, że w momencie, kiedy zapytałam ich, no dobrze, no to w takim razie w jaki sposób wprowadzić edukację klimatyczną, usłyszałam, ale jak to, w sensie w tej podstawie programowej już nic się nie zmieści. A nauczyciele, z którymi rozmawiałam, autentycznie mieli taki, nie wiem, lekką panikę na samą myśl, że można by do tej podstawy programowej włożyć jeszcze jakiekolwiek inne treści. Tam już jest po prostu za dużo treści, tam już nic no, realnie nie da się włożyć, więc to, co oni mówili, jasne, temat zmian klimatu jest bardzo ważny, o tym musimy rozmawiać, ale wyrzućmy część tego, co jest i włóżmy to, co jest ważne, no bo w tym momencie my już nie jesteśmy w stanie jako nauczyciele jeszcze nauczyć przy swoich dodatkowych treści, a rozmawiałam z takimi naprawdę zaangażowanymi nauczycielami, którzy poświęcali, wiecie, całe godziny po prostu na przygotowywanie swoich zajęć, niż żeby, no, bo my po prostu nie jesteśmy w stanie. Co więcej, ci sami nauczyciele mówili jeszcze jedną rzecz. Nie tylko my jesteśmy przeciążeni, cały system szkolny jest przeciążony i nasi uczniowie też są przeciążeni. Oni mają często po 8 godzin lekcyjnych, godzinę dojeżdżają, po czym następnie muszą jeszcze ileś godzin siedzieć i się uczyć do zajęć. Oni jakby są przeciążeni też problemami społecznymi, które się teraz toczą. Dostęp do informacji powoduje, że jakby mają na bieżąco całą
listę rzeczy, którymi mogą się martwić. Niektórzy nauczyciele zwracają uwagę, że młodzież ma takie poczucie, że za 10 lat to świat się skończy. Z taką perspektywą jakby dokładanie im jeszcze wiedzy o zmianach klimatu dla niektórych nauczycieli było wręcz takie niehumanitarne, tak? Jak my możemy jeszcze im dokładać coś dodatkowego? Więc to, co oni mówią, po pierwsze nie straszyć. Nie straszmy, bo jakby uczniowie nie będą w stanie tego przyswoić. To była taka jedna z głównych rzeczy, które się pojawiły w tych badaniach. Po drugie, właśnie, żeby pokazać sprawczość, że ci uczniowie bardzo często mają poczucie, że oni i tak nic nie zmienią. Co ciekawe, w ogóle ci nauczyciele mieli tak samo. Oni też mieli poczucie, że co ja im powiem, że oni będą jeździć na rowerze, skoro to zależy od biznesu, zależy od zmian systemowych, skoro my nie mamy wpływu. Skoro nauczyciele nie mają poczucia, że mogą cokolwiek zmienić, to tak na dobrą sprawę, kto ma mieć poczucie, że mogą coś zmienić? W sensie to jest grupa, rozumieją Państwo, to jest grupa, która jakby ma największy wpływ na sposób myślenia młodych ludzi. Jeżeli ktokolwiek ma cokolwiek zmienić, to właśnie nauczyciele. Więc jakby zachęcam Państwa właśnie też nad zastanowieniem się nad tym, jakby co możemy zmienić i w jaki sposób tą sprawczość promować. A dodatkowo jakby jeszcze jakby wychodziły, no więc tak, więc to są te problemy, ale może nie mówmy tylko o problemach. Nauczyciele też, jakby część z tych nauczycieli już prowadziła zajęcia klimatyczne w swoich szkołach, mimo że tego nigdzie nie ma w programie, mimo że to się nie mieści. Jakby część to realnie robiła, miała całe bloki poświęcone, miała tygodniowy wyjazd poświęcony, że te działania już są w niektórych szkołach, to się już odbywa i nauczyciele ci traktowali edukację klimatyczną jako taką możliwość, żeby móc dodatkowo jakieś ciekawe treści, to znaczy nie, właśnie żeby nie mówić o treściach, ale uczyć umiejętności. Na przykład widzieli w tym możliwość integrowania, widzieli całej grupy, tak, żeby ta edukacja klimatyczna była takim sposobem działania w blokach, żeby móc integrować całe klasy. Robili, nauczali w ten sposób, żeby na przykład wychodzić w przyrodę, żeby pokazywać uczniom przyrodę. Pokazywali, robili różne projekty społeczne, tak, żeby w ogóle móc ugryźć tę edukację klimatyczną z takiego poczucia właśnie dawania sprawczości. Więc tych metod, jak uczyć, jest dużo. Tylko, no właśnie, to jest chyba trochę o tym, że jakby musimy się tego wszystkiego nauczyć. Jeżeli by chcieli Państwo więcej porozmawiać o tym, co nauczyciele w ogóle myślą o edukacji i o możliwościach edukacji klimatycznej w Polsce, to tu zostaniemy i będziemy mogli porozmawiać. Nie, ja chciałam powiedzieć, że ruchy są bohaterami i że to jest taki klimat, że w szkole jest jakaś praca, którą się robi dla pracy, bo jest podstawa programowa i są rzeczy, które się robi dla siebie od serca i to jest edukacja klimatyczna. Moim zdaniem trochę tak to Kasi wyszło i że z nami to też jest podobnie, w sensie, że my robimy super fajne rzeczy jako koło naukowe, ale właściwie to powinno, studenci powinni mieć to na studiach, a my powinniśmy mieć to w obowiązkach, bo jest to ważna misja społeczna. Robimy to trochę jako takie nasze hobby, oprócz całej innej pracy, która polega na robieniu innych rzeczy. Dzięki. Dzięki i ostatnia prezentacja będzie Joanny przepraszam bardzo, zapamiętałem długie nazwisko, nie pierwsze. Gadzin? Gain, okej, okay, dobra. Sawicka pierwsze. I będzie o greenwashingu, czyli to, co na końcu prezentacji pani Marii z kolei był ten obrazek, to trochę zahaczał ten temat i oddaję już głos i zmierzanie slajdów daję tu. O rany, za dużo, bo jeszcze muszę mieć notatki. A, dobra, to nie wiem, jak to zrobię. Może pani mówić, ja będę zmieniał na przykład. Nie, będę jakoś, mogę tak sobie trochę poprzestawiać, będę używała takiego stoliczka. Dobrze, to jeszcze raz dzień dobry. Bardzo miło, cieszę się, że tutaj jestem z Państwem. Jestem absolutnie zestresowana i przerażona tym, co za chwilę będę mówić, chociaż nie chodzi o treści. Reprezentuję Fundację Kupuj Odpowiedzialnie. Jesteśmy organizacją pozarządową, która właśnie działa z zakresu zrównoważonego rozwoju, ekologii, zmian klimatu, ale również praw człowieka. I zanim... Aha, tylko który...
Przycisk, sprawdzimy, dobrze. Zanim przejdę do samego greenwashingu, wydaje mi się koniecznym, żeby trochę wprowadzić Państwa w kontekst, czyli aby rozpoznać, czym jest ten greenwashing, musimy wiedzieć najpierw, w jaki sposób powstają przedmioty, które kupujemy w sklepie. Pierwsza dana to jest, już się pojawiła dzisiaj, w Europie żyjemy tak, jakbyśmy mieli do wykorzystania 3 planety, a nie jedną. Nadwyrężamy mocno zasoby planetarne, tak? No bo żeby powstało... ta bluzka, w której jestem, czy żywność, którą kupujemy, czy elektronika, czy cokolwiek, potrzebujemy zasobów planetarnych. To są ogromne ilości wody, tak? To są czasami minerały, gleba, ale również ogromne ilości energii. I według raportu właśnie, który opublikowaliśmy niedawno ku gospodarce dobrostanu, takie właśnie dane między innymi wyszły. Co więcej, co jest bardzo ważne, ta eksploatacja zasobów planetarnych nie jest równomierna. To znaczy my jako przedstawiciele bogatego społeczeństwa, czyli kraje globalnej północy, korzystamy jakby na tej eksploatacji najbardziej, natomiast te osoby najbiedniejsze w krajach globalnego południa, którzy tworzą, produkują te rzeczy dla nas w jakiejś oszałamiającej ilości, oni jakby podnoszą skutki tej niepohamowanej produkcji, tej szalonej nadkonsumpcji. I to, co jest bardzo ważne, to to, że ten kryzys klimatyczny to jest kryzys społeczny. To nie jest jedynie środowiskowy kryzys, ale również społeczny. To znaczy te właśnie grupy najbiedniejsze, mieszkańcy takich krajów jak Senegal, zaraz wrócę do Senegalu, dlatego ten przykład, Kambodży, z którego pochodzi to zdjęcie, Kenii, Bangladeszu i jeszcze wielu oczywiście miejsc na ziemi, jakby te problemy, które były u nich już wcześniej, zostały pogłębione przez kryzys klimatyczny. I to bardzo chciałabym, żebyśmy Państwo pamiętali o tym w kontekście też greenwashingu. Oczywiście z takich ważnych, podstawowych rzeczy to jest ten wodny ślad węglowy, czyli to, że do wyprodukowania czegokolwiek potrzebujemy ogromnej ilości wody, żeby wyprodukować jedną parę dżinsów, potrzeba około 8 tysięcy litrów wody, a żeby wyprodukować kilogram bawełny 10 tysięcy. Wołowina to jest na przykład 15 tysięcy litrów. A dodatkowo, żeby wyprodukować, ja będę się trzymać tutaj trochę przykładów z branży odzieżowej, bo to jest taka branża mi najbliższa, ale żeby produkować wszystkie rzeczy, potrzebna jest ogromna ilość substancji chemicznych i o tych też musimy pamiętać, bo te chemikalia przenikają do gleby, do wody, są zjadane przez organizmy żywe i trafiają w pośredni sposób też później na nasze talerze, ale również wpływają w ogóle, na całym jakby etapie produkcji są wykorzystywane i jak widzicie Państwo, 1 kg bawełny, aby wyprodukować, potrzeba aż 3 kg szkodliwych chemikaliów. Co więcej, 35% mikroplastiku w ogóle światowego to jest mikroplastik z tekstyliów, które się wypłukuje w wyniku prania odzieży czy tam tekstyliów. No i trzymając się znowu tego przykładu, produkcja odzieży cały czas rośnie. Dane z 2017 roku mówią, że do 2030 produkcja zwiększy się o 63%, a przewidywania są takie, że do 2050 wzrośnie trzykrotnie. Co więcej, według innych jeszcze danych, była taka ankieta w 20 krajach przeprowadzona, korzystamy średnio z połowy ubrań, które mamy w szafie. Więc, no i oczywiście te ubrania bardzo szybko lądują na wysypiskach śmieci. Tu są takie też informacje, że bardzo obrazkowa, że co sekundę składowana jest jedna ciężarówka ubrań, czy spalana bądź wyrzucana na wysypisko śmieci. Troszkę, żeby Państwu zobrazować, w zeszłym roku mieliśmy okazję być w Senegalu, w Dakarze. To jest zdjęcie z jednego z największych wysypisk śmieci w tej części Afryki, do której oczywiście to jest wybrzeże. 20 lat temu, 15 lat temu to było jedno z piękniejszych miejsc w tamtym regionie. To jest miejsce, że jakieś 10 metrów dalej od tego miejsca, gdzie jest robione to zdjęcie, są domy, ludzie tam mieszkają, dzieci kąpią się w tym oceanie, smród jest niesamowity. Jakby ja nie byłam w stanie tam wytrzymać, jako właśnie ten biały człowiek, który przyjechał i to było moje pierwsze zetknięcie, to był absolutny szok. No i problem oczywiście Senegalczyków, to nie będę już tu wchodzić, bo niestety nie mam czasu na to, ale to oczywiście również związane właśnie z kryzysem klimatycznym również. Mając to wszystko na uwadze, w którym super telegraficznym skrócie to Państwu powiedziałam,
przechodzimy do greenwashingu. Jakby pewnie definicji jest mnóstwo, ale to, co jest chyba najważniejsze, to, że to są przeróżne działania podejmowane przez firmy po to, abyśmy my, konsumenci, kupując jakiś produkt, trochę nie mieli wyrzutów sumienia, nie mieli poczucia winy, żebyśmy myśleli, że kupujemy coś, co jest, zostało wyprodukowane w jakby warunkach nieszkodliwych, tak? Coś, co nie szkodzi środowisku. No i to są wszelkiego rodzaju działania manipulacyjne, manipulowanie informacją dotyczącą samego produktu, manipulowanie informacją w celu ocieplenia wizerunku danej firmy, która ma nam się pojawić, jawić jako odpowiedzialna, świadoma i zrównoważona. Oczywiście głównym celem jest ten zysk i sprzedaż danego produktu. I teraz trochę na przykładach. Czasu mam super mało, a tu można by było naprawdę gadać godzinami, bo przykładów jest mnóstwo. Skupię się na jednym, na wynikach śledztwa przeprowadzonych przez dziennikarzy szwedzkich, jeśli chodzi o markę H&M. Markę na pewno Państwo znacie, to jest gigant fast fashionowy, produkuje około 3 miliardów sztuk odzieży rocznie, wprowadza kilkadziesiąt kolekcji rocznie. Kiedyś, powiem, nie wiem, czy Państwo pamiętacie takie czasy, ja nie, że były 4 kolekcje rocznie, tak? Lato, jesień, zima, wiosna, teraz jest kilkadziesiąt kolekcji. Oczywiście te wszystkie ubrania się nie sprzedają, więc lądują na wysypiskach śmieci. No i co marka H&M zrobiła? No, jakieś 10 lat temu stworzyła taki program, który miał na celu zbieranie, jakby właśnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, chcąc pokazać się nam, konsumentom, jako marka odpowiedzialna, zrównoważona, dbająca o ekologię, stworzyła program, że będzie zbierać używane ubrania, można przynosić do sklepów, wrzucać do pojemników, za to dostaniemy, uwaga, bon na, ze zniżką na zakupy kolejne w tymże sklepie. No i jakby oni deklarują na swojej stronie, że te ubrania są przebierane, sprawdzane, te, które są w dobrej jakości, ponownie trafiają na rynek, czyli super, drugi obieg. Te, które już się nie nadają do noszenia, są przerabiane na przykład na szmatki, a te, które już kompletnie do niczego się nie nadają, ale żeby jakby jest wykorzystać maksymalnie, są rozdrabniane i jakoś tam są, nie wiem, elementami na przykład izolacji. No i dziennikarze tej szwedzkiej takiej gazety, nie wymówię jej nazwy, ale mogę Państwu podać bardziej, jak będziemy rozmawiać oko w oko. Kupili 10 sztuk ubrań, założyli lokalizatory tym ubraniom. To były nowe ubrania, w sensie nowe, nie były poniszczone, niektóre były nowe, po prostu metki były odcięte. Wrzucili do kilku sklepów w Sztokholmie. No i co się dalej stało? Wszystkie te ubrania trafiły do 3 sortowni w Niemczech. 3 sztuki trafiły do kilku krajów w Europie, gdzie zostały właśnie na włókna rozdzielone, aby stać się tymi elementami izolacji na przykład. A 3 sztuki trafiły do 3 różnych krajów z tak zwanego globalnego południa. Była to Ghana, Indie i Republika Benin. Ghana to jest kraj, który jest uważany właśnie za taki, do którego najwięcej jakby tych odzieży używanej trafia ze świata. 2/3 tej odzieży używanej, która w Ganie jest, to jest odzież z Europy. No i te rzeczy, które tam trafiły, trafiają albo bezpośrednio od razu już na nielegalne bądź półlegalne, czasem legalne, pewnie też wysypiska śmieci. Tutaj oni, dziennikarze, mówili o tym, że one są składowane na plaży, przysypywane piaskiem. No i w ten sposób są jakby, tak się ich się pozbywa generalnie. No ale oczywiście podmywane przez wody oceanu trafiają w związku z czym do wody. Bądź też sprzedawane są na największym takim właśnie markecie odzieży używanej. Teraz właśnie, bo nie pamiętam liczby, ale to jest bardzo ważne, zaraz Państwu powiem, że od stycznia do czerwca 2023 roku, czyli tego, marka H&M, sieć H&M, za pośrednictwem swoich partnerów wyeksportowała do Gany około 1 000 000 sztuk ubrań. Mimo, w związku z tym, że tam nie ma ani jednego sklepu tej marki, kraj jest zalany odzieżą właśnie tejże firmy. Natomiast jak widzicie sobie Państwo, i bardzo to polecam, bo to daje naprawdę świetny obraz, na stronę tejże marki i poczytacie sobie, jak oni piszą o tym, jak dbają o środowisko, no to żeby nie te dane, o których dzisiaj sobie gadamy, byście Państwo naprawdę uważali, że jest to najlepsza i najbardziej zrównoważona firma, o jakiej kiedykolwiek słyszeliście. Zresztą wchodząc na większość pewnie stron marek fast fashionowych, dokładnie to poczujecie. Mam mało chyba czasu już, co? Ile jeszcze mam?
czyli mało. Dobra. Bo świetnym przykładem jest marka Shein, która jest przedstawicielem, właściwie już nazywana jest ultra fast fashion, i dlatego, że tak jak, nie wiem, Zara czy H&M szyje w 2-3 tygodnie, w krajach globalnego południa oczywiście, to oni szyją w tydzień. Jakby zwróciła uwagę dziennikarzy, organizacji pozarządowych, mnóstwo śledztw było przeprowadzanych, jeśli chodzi o tą markę. Natomiast nie mam czasu kompletnie w to się zagłębiać, bo to jest kolejna godzina gadania. Na naszej stronie ekonsument.pl znajdziecie Państwo artykuły z wynikami właśnie różnego rodzaju śledztw i później follow-up tych informacji. Zachęcam, bo to jest lepsze niż kryminał. A teraz jakieś takich kilka już bardziej podstawowych informacji, jeśli chodzi o greenwashing. No właśnie, manipulowanie informacją, tworzenie wrażenia, że produkt, który kupujemy, nie szkodzi. Zielony mech na przystankach, tak, bardzo fajnie to wygląda, jak sobie stoimy w przystanku, jakim się czekamy na autobus, a dookoła nas piękny mech, natomiast ten mech nie rósł tam, oczywiście, był sprowadzony z Islandii, przyklejony, no i fajnie jakby nam się zaczęła marka kojarzyć z taką właśnie dobrą dla środowiska. Z takich najbardziej spektakularnych. Uwielbiam przykład też ubrania z recyklingu z butelek PET. To na pewno Państwo się często spotykacie, bo to jest ulubiony w ogóle teraz przykład wszystkich marek odzieżowych. No tylko jest taki kłopot, że jak to ubranie powstanie z tej butelki, to już nic więcej z tym nie zrobimy. Znaczy to ono już właśnie w tej Ganie tam wyląduje, nie? W Senegalu. Natomiast butelki PET przerabiając na kolejne butelki PET jesteśmy w stanie przerobić kilkakrotnie. Nie powiem ile, bo nie jakby w tym nie jestem ekspertką, natomiast no dla mnie to jest absolutny greenwashing i wręcz szkodliwe działanie, bo też z kolei wiem, że bardzo trudno jest jakby zdobywać produkty na właśnie z recyklingu, na recyklingowanie butelek i wiem, że firmy sprowadzają na przykład z Niemiec, kupują plastik czy tam skądś tam, żeby jakby wyrecyklingować, stworzyć butelki z recyklingu, no a jakby czyli wykorzystywanie w ubraniach jest moim zdaniem ma to absolutnie w ogóle marnotrawstwem. Super najbardziej taki już przykład, że wejdziecie do sobie do każdego sklepu i o tym to zobaczycie, to jest wykorzystywanie znaków na produktach oraz opakowania, które sugerują, że mamy do czynienia z certyfikatem, tak? Czyli to są znaki graficzne stworzone najczęściej przez te firmy, które coś nam chcą powiedzieć, które właśnie zawierają takie słowa bio, nature, naturalne, ekologiczne. Co one to znaczy? Nie za bardzo wiemy, no bo jakby to już na opakowaniu się nie znajduje. Co więcej, często na stronie też się nie znajduje więcej, poza tym, że marka na przykład dba o ekologię, jest marką ekologiczną. Co to znaczy? Ja nie wiem za bardzo, bo nic więcej się nie pojawia. No i oczywiście zielony kolor, motywy roślinne, wszystko, co ma sprawić, że tak będziemy sobie myśleć, że kupujemy produkt, który właśnie powstał w bardziej zrównoważony sposób. A to są też takie grube już przykłady, czyli działania właśnie takie, które mają na celu odwrócenie uwagi konsumenta od tego, czym tak naprawdę się dana firma zajmuje, no żeby właśnie odwrócić uwagę i ocieplić wizerunek ewentualnie. No i takim przykładem z zeszłego roku to jest ten, kiedy Coca-Cola została sponsorem szczytu klimatycznego. Oczywiście wzbudziło to wiele kontrowersji, sprzeciwu organizacji pozarządowych, aktywistów i tak dalej. Marka ta jest uznawana za jedno z najbardziej zaśmiecających, jeśli chodzi o plastik na świecie. W wyniku wielu raportów to możecie przeczytać. No więc skandal trochę. Chociaż pewnie można by o kopie samym jeszcze porozmawiać bardzo długo. Ale też takim przykładem bardzo ważnym i myślę, że bardzo nieoczywistym to jest właśnie Adidas. To znaczy to, co oni robią. Oni mają całą kampanię poświęconą kobietom, dziewczynom, takim, gdzie jakby promowana jest równość, inkluzywność, jakby różnorodność. Tylko kłopot jest taki, że to dotyczy kobiet z globalnej północy, to dotyczy nas, to dotyczy innych bogatych społeczeństw. To oni jakby uważają, że te kobiety warto wspierać i właśnie to one te buty czy ubrania tej marki noszą, natomiast kompletnie w ten sposób przykrywają swoje działania, które prowadzą jako producenci tych ubrań czy butów w stosunku do szwaczek szyjących tejże ubrania. Przykład bardzo konkretny. Sieć Clean Clothes Campaign to jest taka sieć ponad 100 organizacji pozarządowych, ale też
z całego świata w zasadzie. Oni o tym pisali i tylko w 8 fabrykach robili też badania jakby na stałe, tam z nimi jakby współpracują i pomagają, wspierają w szwaczki. Jak wybuchła pandemia, powstała cała akcja Pay Your Workers, między innymi skierowana właśnie do Adidasa, ponieważ Adidas tylko w 8 fabrykach, o rany, w Kambodży jakby jest, zalega z 12 milionami dolarów dla pracowników, które pracownice głównie nie otrzymali w wyniku właśnie lockdownu na przykład, tak? Czyli nie biorą odpowiedzialności za to, co się dzieje. Super taki prosty przykład, czyli kiedy marki mówią o jakichś danych, czyli na przykład tak jak których o substancjach, czy jakiś, o jakimś składzie, który bądź musi być według prawa, bądź już dawno był zakazany, tak jak właśnie słynny freon. I takie informacje też się dzieją. O matko, dobra. I to jest super w ogóle jeszcze przykład na koniec, który wprowadzi nas w trochę to, o czym pani mówiła, czyli ten krytyczne myślenie. Marka Patagonia, nie wiem, czy słyszeliście o niej, to jest firma, która od wielu, wielu lat bardzo konsekwentnie buduje swoją markę jako odpowiedzialną społecznie. I na to mamy mnóstwo takich naprawdę mocnych przykładów, tak? W zeszłym roku właściciel tejże marki oddał jakby swoją firmę właściwie do organizacjom pozarządowym, cały zysk przekazał tym organizacjom, które dbają, mają dbać o klimat, ochronę środowiska i to jest jeden z przykładów. Bardzo wyraźnie mówią w wywiadach, że nie zysk jest dla nich i nie jakby produkcja większa odzieży jest ważna, tylko właśnie tu wartości, którymi się marka kieruje. No i właśnie kilka miesięcy temu, dwa miesiące, to jest czerwiec, wyniki śledztwa pokazały, że marka to produkuje w tych samych fabrykach, co inne marki fast fashionowe, takich jak Primark, Nike, Zara i tak dalej. No i co to dla nas znaczy? Ja jednoznacznie nie ocenię tej marki, bo nie mam danych i to jest ten jeden z problemów też, no ale to jest coś, co przyszło mi do głowy, jak myślałam sobie o tym spotkaniu, no bo już my nie możemy być tylko odpowiedzialnymi i świadomymi konsumentami, musimy być krytycznymi konsumentami w zasadzie non-stop i musimy cały czas jakby mieć z tyłu głowy to, że my możemy być manipulowani, że jesteśmy wprowadzani właśnie w błąd, że ktoś nam chce cały czas coś sprzedać i bardzo musimy być ostrożni, czytając komunikaty wysyłane przez marki, no ale też zadawać im pytania, także stawiać ich trochę w takiej sytuacji, gdzie muszą więcej nam zdradzić informacji. To są przykładowe pytania, które można im zadawać, ich jest jeszcze mnóstwo. No bo ten kłopot, który mamy, to jest brak transparentności i niestety dostajemy szczątkowe informacje, marki publikują nam tylko to, czym chcą się pochwalić i na tej bazie budują swoje strategie, na przykład jako marek zrównoważonych, nie publikując całej masy, tak naprawdę większości informacji, na przykład gdzie publikują, w jaki sposób, jaki wygląda transport na przykład, tak? Jakby czy zapewniają pracownikom odpowiednie wynagrodzenie i tak dalej, i tak dalej. I super przykładem jest dla mnie taka właśnie hasło Metka Made in Poland, która jakby z jednej strony kojarzy nam się z czymś absolutnie dobrym, no bo kupujemy polskie produkty, tak? One zostały lokalnie wyprodukowane, polskie prawo czuwa nad tym, żeby pracownicy otrzymali wynagrodzenie, natomiast z doświadczenia Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie i wielu rozmów z szwaczkami w polskich szwalniach, no niestety tak nie jest, więc nie zawsze też Metka Made in Poland gwarantuje nam to, że te ubrania zostały wyprodukowane w dobrych warunkach dla człowieka i dla środowiska. No właśnie, ale czy prawo nas chroni? Trwają prace nad dyrektywą, która się stricte greenwashingiem będzie się zajmować, czyli Green Claims Directive. Natomiast ja nie wiem, jakim ona ostatecznie będzie miała kształt i na ile to będzie skuteczne narzędzie. Natomiast w ogóle, jeśli chodzi o Unię Europejską, bardzo wiele teraz się dzieje prawnie. Powstaje dyrektywa dotycząca należytej staranności, która ma zobowiązać firmy do monitorowania pełnego łańcucha dostaw. To jest bardzo ważne prawo, od kilku lat prace nad nim trwają i to jest jeden z przykładów, więc takich rozporządzeń i dyrektyw i aktów prawnych coraz więcej powstaje, więc liczę na to,
że trochę będzie łatwiej i że firmy siłą rzeczy będą musiały, bo dobrowolnie oczywiście tej odpowiedzialności nie biorą. No i teraz jak podejmować świadome decyzje zakupowe? Przede wszystkim na pierwszym miejscu postawiłam edukację, no bo tylko myślę, że wtedy jesteśmy w stanie podejmować te decyzje, jeśli wiemy, tak? Jeśli mamy te dane, jeśli wiemy, co stoi za danym przedmiotem, jeśli wiemy o tym, że właśnie, co potrzeba, żeby dany produkt stworzyć i wtedy możemy decydować. No i na pewno kupujmy mniej, tak? Znaczy tylko kupujmy to, co jest potrzebne, bo korzystajmy z drugiego obiegu i unikajmy plastiku, ale też taką kwestią, na którą bym chciała zwrócić uwagę, to jest rozważnie dokonuj zakupów online, bo te darmowe zwroty wcale nie są darmowe, bo płaci za to właśnie często środowisko naturalne. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale bardzo wiele sklepów takich online nie wprowadza ponownie tych produktów zwróconych do obiegu, tylko one lądują na wysypiskach śmieci. To są nowe rzeczy. Więc sytuacja. No i oczywiście kwestia transportu, zwrotów i tak dalej, to już... myślę, że musimy myśleć i to jest bardzo ciekawe, co pani mówiła, właśnie to myślenie, prawda? Nie zapominajmy o tym. No i właśnie, trochę też jeszcze co jest ważne. Certyfikaty. Warto zaufać kilku certyfikatom, to jest kilka przykładowych, takich, żeby choćby nie mylić ich z tymi znakami graficznymi, które marki sobie po prostu tworzą. No i korzystajmy jeszcze z takich sprawdzonych narzędzi, bo ich jest już sporo. Ja tutaj polecam oczywiście te stworzone przez Kupuj Odpowiedzialnie. Mamy aplikację Dobre Zakupy, gdzie są baza takich bardziej odpowiedzialnych marek, ranking tych marek. Spacerownik to jest kolejne miejsce, gdzie możemy pójść, ale też polecamy taką aplikację, jak chociażby Czytam Etykiety. Tych aplikacji jest jeszcze oczywiście mnóstwo i różne narzędzi, warto z nich skorzystać. No i już mój ostatni slajd. Czyli właśnie jak rozmawiać z młodzieżą. To, co jest przede wszystkim chyba na przykładzie i szczególnie w kontekście greenwashingu, tak? Znaczy tych przykładów naprawdę jest mnóstwo i jeśli pokażemy jakby konkretne sytuacje, gdzie mamy miejsce z taką manipulacją, myślę, że to im bardzo dużo pokaże, jak działa w ogóle konsumpcjonizm. Na pewno krytyczne myślenie na każdym etapie to się przyda właściwie przecież zawsze, ale też trochę znowu nawiążę do tego, co pani powiedziała, bo to mi się bardzo, bardzo narzuca w kontakcie z młodzieżą. Oni się z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, to są bardzo mądrzy ludzie, którzy mają znakomite rozwiązania na wiele problemów. Natomiast myślę, że nie są często usłyszani, nie są zobaczeni i myślę sobie, że to, co jako w kontekście kontaktów i w ogóle jakby komunikacji z młodymi osobami, to myślę, że warto je po prostu obdarzyć się większym zaufaniem i chyba na tym bym skończyła. A, to jeszcze powiem, bo tak się wyrobiłam znakomicie, że jeśli szukacie Państwo takich ciekawych materiałów też i dla siebie, ale też w kontekście właśnie edukacji młodzieży, my mamy mnóstwo poradników. One są do ściągnięcia na naszej stronie jako w formie PDF-ów, na jakiś dzisiaj trochę mieliśmy w takiej wersji drukowanej. Dziękuję. Dobra, teraz mamy jeszcze zarezerwowane 25 minut na to, że jeśli macie jakieś pytania, które urodziły się właśnie podczas tych czterech wystąpień, to może być dobry moment, żeby się nimi podzielić. Zapraszałbym do tego, że jeśli są takie pytania, które chcecie zadać na forum którejś z prelegentek, to jest super pomysł, bo wtedy inne osoby mogą też skorzystać właśnie z tej wymiany, ale później też będzie okazja po prostu złapać osoby, które mówiły i jeden na jeden spytać. A to, co się nie uda, to później powiem co jutro, ale to i teraz... Zapraszam do pytań. Ja oddam mikrofon od razu.
Dziękuję. Nazywam się Mateusz Kowalik. Mam pytanie do pani z wodociągów. Chciałbym zapytać, tutaj jestem pod wrażeniem tych wszystkich działań, które państwo przeprowadzacie. Jednakże zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jak pani powiedziała, jeśli dobrze tutaj przytaczam liczby, że rozbetonowane było 39 tysięcy metrów kwadratowych betonu, to przeliczyłem sobie, że w skali miasta, które ma 500 kilometrów kwadratowych, to jest prostokąt o wymiarach 390 na 100 metrów. To chyba nie jest aż takie, tak mi się wydaje, imponujące, tak mi się wydaje. Natomiast zastanawiam się, czy Warszawa jako miasto, czy jest w ogóle wola polityczna do tego, żeby Warszawa stało się miastem gąbką, czy też będą prowadzone takie lokalne, małe działania, że będą też te piękne łąki kwietne powstawały, że to będą jednak gąbeczki o incydentalnym charakterze. Dziękuję. Jednocześnie jestem pełen uznania, bo sam obserwuję łąki kwietne i rozbetonowane przestrzenie. Zdecydowanie Warszawa jest miastem, gdzie ta zielono-błękitna infrastruktura, idea miasta gąbki jest wprowadzana w życie. Oprócz tego poradnika, znaczy przyjętego programu adaptacji do zmian klimatu, jest również Zielona Wizja Warszawy, która została uchwalona teraz w tym roku. I w ramach tych działań rzeczywiście jest bardzo szeroki program zakrojony dla Warszawy, żeby całe miasto zazieleniać coraz bardziej, chociaż Warszawa jest jednym z miast, gdzie tej zieleni jest dużo, bo jest ponad 40%, więc rzeczywiście te inicjatywy są zakrojone na szeroką skalę. Tutaj jest nawet przedstawicielka z Urzędu Miasta, która też zajmuje się zmianami klimatu. Ma pewno jeszcze więcej informacji, mogłaby panu przekazać, ale tych inicjatyw jest bardzo dużo i one są właśnie odgórne i jest zielone światło dla tych zielonych przedsięwzięć i błękitnych również. Pytam i chętnie od razu oddam mikrofon, kto byłby chętny. Ja mam ten komentarz łączący, bo musiałam sobie przypomnieć źródło, ale były takie pytania, gdzie się pytano młodzieży, co oni chcieliby wiedzieć, w sensie czego by ten. I tam nawet na pierwszym miejscu było to, że młodzież chciałaby być uczona o tym, jak jest oszukiwana, w sensie greenwashing tam wygrywa jako temat. Gdyby ktoś szukał tematu, który jakby młodzież nie odbierze jako zachęcanie do bycia bądźcie lepszymi ludźmi, hej, tylko jako coś, co jest rzeczywiście dla nich ciekawe, to myślę, jak nas oszukują, jak reklama nas oszukuje, to jest po prostu super temat. To jeszcze dodam, bo mi się tak skojarzyło, jak tworzyłam tą prezentację, jak myślę w ogóle o greenwashingu i jak czytam dużo o tym, to jest naprawdę fascynujące, w sensie to można wziąć sobie na tapetę taką jeden przykład, pierwszy z brzega i przeanalizować i myślę sobie analizowanie tej strony na przykład komunikatów danej firmy, a zestawiając ją z danymi na przykład organizacji pozarządowych czy takimi, które są dostępne, no tych danych jest niedużo, bo tak jak mówiłam, marki nie publikują, to jest strasznie ciekawe i to w ogóle jest naprawdę jak pewien rodzaj takiego śledztwa. I przykład Patagonii jest w ogóle świetny i państwu polecam, żeby poczytać o tym, bo to jest bardzo nieoczywisty przykład. Przedstawiciele tej marki zrobili ogromnie dużo dobrych rzeczy, a jednocześnie nie. No i teraz co z tym zrobić? Także to myślę, że to jest super ciekawe faktycznie dla młodych ludzi, bo to jest takie w ogóle śledztwo, no. Tak. No ja jak wszyscy mam pytanie do pani z wodociągów, aczkolwiek postaram się, żeby to jakoś tak w miarę miło zabrzmiało, ale czy państwo w swojej polityce, którą wdrażacie, powiem za chwilę, dlaczego mnie to tknęło, współpracują, bo mówiła pani o takim centralnym zarządzaniu, odgórnym, tak i tak dalej, ale czy współpracują państwo na przykład z UWI, z Kołem, albo z panią od greenwashingu, szacunek, bo tematy super. Chodzi mi o to, że na którejś z prelekcji wcześniej bardzo mocno mówiono o tym, że to się nie uda, jeżeli nie będzie na poziomie takim prywatno, mało, społecznym, to raz, a dwa, jeżeli nie będzie w kontakcie z naukowcami, bo ja chciałam tylko powiedzieć, sama tego doświadczyłam, temat pszczoły i to, że stawianie uli jest bardzo złe. I też kiedyś postawiłam, a potem w instytucji, a następnie usłyszałam od bardzo miłej edukatorki, działaczki, że słuchaj, tak się nie robi, nie? I ona mi wytłumaczyła, dlaczego się tak nie robi. Ja następnie zaprosiłam naszą lokalną firmę też od wody,
aby im to za darmo, za przeproszeniem, tą wiedzę przybliżyć, bo jest to wiedza, która nie jest taką wiedzą dostępną po prostu, nie? Natomiast trafiłam na tą edukatorkę zupełnie prywatnie i w ramach innego tematu. Normalnie się o tych ludzi pracując w takich strukturach, prawda, samorządowych, no nawet nie potkniemy, bo nie mamy gdzie. Więc stąd moje pytanie, czy może duże miasto wymyśliło jakiś patent na to, żeby jednak te środowiska się fajnie mieszały. Byłoby fajnie. A jeśli tak, to jak? Tak, zdecydowanie mieszają się te środowiska. My mamy wspólne projekty badawcze. Mamy Radę Ekspertów. W skład tej Rady Ekspertów wchodzą profesorowie z różnych uczelni z Polski, więc nawet jeżeli jest jakiś problem, to staramy się to rozwiązywać szerzej i patrzeć na te problemy szerzej, również jeśli chodzi o to spojrzenie naukowe. No, bez tego się nie da. Nie da się prowadzić procesów uzdatniania, nie da się efektywnie zarządzać takim przedsiębiorstwem jak wodociągi. Współpracujemy z Urzędem Miasta również. Oni też mają różne programy, w których uczestniczymy. I te wszystkie obszary się zazębiają. Bardzo bym chciała poznać tę opinię na temat pszczół, bo mnie to zaskoczyło. Także jeżeli pani mogłaby się z tym podzielić, to bardzo chętnie bym wysłuchała. Okay. Ale dlaczego uli nie możemy stawiać sobie od tak? Ta wiedza się tylko, ona się przebija powoli, więc nie byłoby bardzo dziwna, bo bardzo wiele uczelni się nabrały, taka uczelnia się nie powinna nabierać. Problem polega na tym, że się wymyśla zielone rozwiązanie, a potem parę lat później wychodzi, że ona ma drugą stronę. Druga strona pszczół jest taka, że hodowlana pszczoła, ta miodna, w ogóle nie jest zagrożonym gatunkiem. Polska jest przepszczelona, ma ich strasznie dużo. Jak się ją wprowadzi do miasta, to ona zabiera pożywienie i ekosystem, jakby zabija miejsce dla dzikich zapylaczy, które dla odmiany są rzadkie i są zagrożone, czyli jakby zajmujemy teren bardzo już nieliczny dla istniejących zagrożonych gatunków, wrzucając tam miodną pszczołę, której mamy za dużo, z powodu, dla których te ule miejskie... Dość podobny problem, to jest dyskutowane teraz, jest z łąkami kwietnymi, bo często te łąki kwietne z gotowych mieszanek, one wprowadzają na miejsce rodzimych gatunków, które są przystosowane i jakby przeżyły wieloletnio, na przykład na miejskim trawniku, wprowadzają rośliny, które jakby wyrosną rok z tej mieszanki, a potem padną, albo połowa tej łąki w ogóle padnie, bo no jakby każda musiałaby być adoptowana do środowiska, więc wydaje się, że dobra pielęgnacja zieleni jest lepsza od siania sztucznych łąk kwietnych na łąki kwietne. Kolejnym przykładem są te takie mikroretencje, czyli szkoły robią sobie na przykład plastikowy staw, który polega na tym, że się kopie zagłębienie i kładzie tam plastik i wlewa trochę wody. No to jest taki, to jest bardzo podobne w temacie do greenwashingu, to znaczy, że niektóre z tych zielonych rozwiązań okazują się nie takie zielone. Ale wydaje się, że jest bardzo dużo dobrego procesu polegającego na tym, że naprawdę mądrzy ludzie trafiają do takich lokalnych miejsc. Tak jak moja spółdzielnia mieszkaniowa ma modelowy, mówię to jako osoba, która się jakby zna z takiej tej. Moja lokalna ursynowska spółdzielnia mieszkaniowa pielęgnuje własną zieleń modelowo. Tam siedzi kilka bardzo dobrych, w sensie te jakby... Trawniki, to jak tam właśnie wyrasta wieloletnia łąka, jak oni koszą w odpowiednich odstępach czasu, jak robią pasy, to jest po prostu, no można być tak dobry przykład. Oni chyba nawet nie wiedzą, że są takim dobrym przykładem, po prostu trafiły tam. Więc to też nie jest tak, że wszyscy nie wiedzą, natomiast że jakby czasem w tych instytucjach siedzą ludzie, którzy są bardzo, bardzo na bieżąco, ale tak. Są prowadzone. To nie jest tak, że pan technolog czy pani technolożka sobie wymyśliła, że będzie miała kwietną łąkę o tej ileś tam hektarów, tylko to jest konsultowane już z fachowcami rzeczywiście, więc myślę, że tutaj w tym przypadku nie ma tego problemu, że tu są obce gatunki, będą implementowane na tym obszarze. Przyznam się, że jeśli chodzi o te pszczoły, to nie wiem, bo to mnie zastanowiło, jak to było, czy to rzeczywiście zostały postawione ule i tam zasiedlone przez dzikie pszczoły, czy rzeczywiście tak, czy to rzeczywiście było gdzieś sprowadzone, nie wiem. Na ten temat się nie będę wypowiadała, ale muszę to sprawdzić rzeczywiście. Także...
ktoś nas może nabić butelkę też. Albo nie mamy wiedzy, albo podlegamy modzie, no bo jednak czasem na przykład ja jestem urzędnikiem, więc trudno mi się zaznajomić z wszystkimi nowinkami, które akurat są i badaniami. A czasem trzeba szybko decyzję podjąć, a czasem są to inicjatywy obywatelskie. Uwaga, bo na przykład w Sopocie w budżecie obywatelskim obywatele zgłosili taki pomysł i trzeba było bardzo długo tłumaczyć, że nie, to jest zły pomysł i dlaczego. No więc ta edukacja jest jednak kluczowa, nie? Tak, edukacja jest kluczowa. Tak, tak. Dzień dobry, Joanna Hejda, Biuro Ochrony Powietrza, Polityki Klimatycznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Jak oceniamy projekty, które zgłaszają mieszkańcy, to też Państwo pewnie o tym wiecie, bo większość tutaj, jak widzę, tak, część z Państwa jakoś tam znam, to też jest z Warszawy, ale myślę, że też tak to działa w innych miastach, że też edukujemy wcześniej, zanim się zacznie budżet obywatelski. No w Warszawie to już trwa od wielu lat, Centrum Komunikacji Społecznej to robi, mam nadzieję, dosyć sprawnie, ale też różne biura i jednostki miasta dają wkład merytoryczny, także staramy się, żeby mieszkańcy byli poinformowani wcześniej. No a później jest ta ocena, jest ocena merytoryczna i w trakcie oceny merytorycznej też eksperci, jak potrzebujemy, to się też dopytujemy jako sprawdzający ekspertów z zewnątrz, też dają odpowiednią informację, czy ten projekt ma sens, czy nie ma. A ja jeszcze jeden wątek wrzucę, bo tak, ale myślę, że ciekawe dla wszystkich i bliski greenwashingowi, chociaż chyba nawet będący greenwashingiem in a way, i to jest, proszę Państwa, sadzenie lasów. Sadzenie lasów jest przykładem, to jest jeszcze bardziej niż posać łąkę kwietną i adoptuj w szkołę, ale to też, w sensie zawahałam się przy słowie greenwashing, bo w słowie greenwashing jest element celowości, a część tych projektów, tak jak łąki kwietne czy ule, jakby była z dobrej intencji, w sensie ludzie chcieli zrobić dobrze, więc tymi lasami mogło być podobnie, ale od kilku lat jest rosnąca ilość badań pokazujących, że te istniejące już projekty sadzenia lasów, które się z reguły robi jako taki rodzaj handlu odpustami, to Martin Luther, że możesz nagrzeszyć, polecieć gdzieś samolotem na wakacje, a potem kupić za pieniądze posadzenie w jakimś kraju dużo lasu i ten las wciągnie ten węgiel i jesteś na zero. To jest handel odpustami w wersji ten. No, jakby okazało się, że te lasy, zwłaszcza lasy sadzone na terenach, gdzie wcześniej nie rósł las, więc na przykład na ekosystemach typu preria, łąka, trawa. I po pierwsze nowy las w takim miejscu zabiera całą wodę i okazało się, że oni w Afryce, bo to się zawsze robi tam, gdzie jest tanio, posadzili całą masę tego lasu. Po pierwsze zabili wszystkie ekosystemy, które rosły dalej, bo przestał do nich deszcz dochodzić, bo ten las wyciągnął całą wodę. Po drugie zabili podstawę życia jakby lokalnym ludziom, którzy żyli tam z wypasu zwierząt, ponieważ jakby zabili tą trawę, a po piąte pokazały się dowody, że te ekosystemy łąkowe właściwie efektywniej w krótkiej skali magazynują węgiel niż las, ponieważ las wcale nie ma takiego jednoznacznego bilansu. Las na przykład jest ciemny, więc zmienia albedo, las zmienia stosunki wodne. Las wcale bardzo dużo nie wciąga zarówno w pierwszej, jak i ostatniej fazie swojego istnienia właściwie to, co wciągnie do gleby. A uwaga, trawa ma szybsze te i wciąga do tej gleby szybciej, więc zaraz się okaże, że te łąki mogły być przynajmniej równie korzystne. Z tego wyjdzie taki wniosek bliski biologom, że właściwie ekosystemy powinny być tam, gdzie są, czyli na przykład tam, gdzie rośnie stary las, powinien rósć stary las, a nie być wycięty. Tam, gdzie jest bagno, można je nawadniać, żeby tam było bagno, ale posadzenie w miejscu, gdzie nigdy nie było lasu, całej masy lasu jest bardzo dużą inżynierią i ona może mieć nieoczekiwane skutki. Natomiast i zwahałam przy greenwashingu, bo nawet nauka jakby, w sensie te publikacje czy coś, to one rosną dopiero w ostatnich latach. My musieliśmy poczekać, zmierzyć te efekty projektów, więc to jest tak, że myśmy też częściowo nie wiedzieli, znaczy, że to jakoś tak. Czyli myślenie krytyczne, ale też jakby taki, no ale też może Martin Luther miał rację, może po prostu trzeba nie grzeszyć zamiast tam kupować sobie za grzechy. To ja tak zgadzam się, że myślenie krytyczne i generalnie uruchamianie pewnych komórek to na pewno jest potrzeba takiego działania. Ja myślę, że jak w wielu momentach się uczymy i to, co pani mówi, jest oczywiście źle się stało, że tak poszło to w tym kierunku i że w związku z tym wpłynęło to niekorzystnie na ekosystemy i nie powinno się sadzić drzew tam,
no nie mówimy już w ogóle o sadzeniu lasu, tylko o sadzeniu drzew, tam gdzie one nie ma dla nich siedliska odpowiedniego, to też jest jak gdyby jedną z takich założeń tego naszego programu Regeneracja, o którym mówiłam, że właściwie opiekujemy się tymi miejscami, które mają plany ochrony, gdzie wiadomo, że jeżeli coś trzeba wykonać, to jest to potwierdzone przynajmniej przez zespół naukowców, który się tym tematem zajmuje. Ale myślę, że też takim jednym z ciekawszych case'ów i też chciałabym, żeby to wybrzmiało, są te drzewa tlenowe nieszczęsne, które się rozpanoszyły jakoś, nie wiem, biznes trochę złapał ten temat, no bo to łatwo tutaj wykorzystać takie drzewo, co to szybko rośnie i ono nie wiadomo ile dwutlenku węgla pochłania, produkuje w ogóle już tyle tlenu, że w ogóle za chwilę będziemy, nie wiem, co robić. To jest też przykład i tutaj tak naprawdę, tak jak pani nie wiedziała o pszczołach, o których pewnie ja już też słyszę, bo mamy biologów u siebie w naszej organizacji, ale zastanawiam się, co zrobić, żeby takie informacje faktycznie szeroko docierały, żeby może, nie wiem, może Centrum Nauki Kopernik powinno być takim propagatorem. Wy macie przecież takie miliony ludzi wokół siebie, żeby właśnie zbierać z tych różnych źródeł, czy chociażby nawet takie wnioski z tych dzisiejszych dyskusji, takie naprawdę rzeczy, które powinny dotrzeć jak najszerzej, bo czy te przykłady greenwashingu, co też jest bardzo trudne czasami do oceny, no bo tak jak powiedziałam, no firmy muszą produkować. Oczywiście są i pytanie, Patagonia jest... Znaczy, no dobra, mogą nie produkować. Pytanie, jaki będzie efekt, bo możemy skończyć tak jak z tymi drzewami sadzonymi w określonym miejscu, że później ci ludzie w globalnym południu będą mieli problemy z utrzymaniem pracy, czy w ogóle z posiadaniem jakichś źródeł. Nie wiem, no... Mogłyby produkować inaczej. O to oczywiście chodzi, żeby ich zmieniać, tylko że i pokazywać... Tak, to jest idealny świat, do którego dążymy na pewno. Nie byłoby emisyjności, nie bylibyśmy problemu pewnie z wieloma innymi rzeczami. To jest jak najbardziej cel i tak powinno być, tylko że znowu, w jaki sposób docierać, bo to też czasami takie rzeczy się pojawiają w firmach, nie tylko z ich złej woli. Po prostu nie mają świadomości. Nie mają świadomości, że stawiając ul na dachu robią coś złego. Mówimy o tym tu dzisiaj, natomiast naprawdę mnóstwo firm ma ule na dachu i jestem pewna, że ponad połowa w ogóle nie wie o tym, że robi źle. Nie dlatego, że robi to świadomie, tylko po prostu do nich taka informacja nie dociera, więc to jest... Firma na przykład produkcyjna stawia ule na dachu. W jakim celu? Żeby się pochwalić klientowi o tym, to jest raz, a dwa, no, dyrektywa unijna, o której pani mówiła, zakłada z tego, co ja pamiętam, że za bodajże 5 lat takie kombo wielkie jak LPP albo HM będzie, ale też produkcja AGD będzie musiała zagwarantować użytkowanie dłuższe niż tam bodajże 10 lat, bo teraz tak są zrobione rzeczy, ale będą musiały powstać też centra naprawy przedmiotów, które produkujemy. Więc wracamy znowu do czasów, kiedy będzie potrzebny ktoś, kto będzie umiał nam to naprawić i to będzie faktycznie w Unii regulowane. Mam wrażenie, że te wielkie firmy w tej chwili po prostu się do tego przygotowują, tylko my o tym jakby nie wiemy, no bo to sobie na pewno, no bo to będzie totalna zmiana biznesowa. Natomiast drzewa, no drzewa, skąd drzewa tlenowe i to jest znowu greenwashing, no bo to są nasadzenia zastępcze. Lepiej, łatwiej mi wybudować, będąc deweloperem, gigantyczne osiedle i wywalić wszystko, co tam rosło, bo mam najprostszy i najtańszy projekt. I potem udowadniam ludziom, że nasadziłem 30 razy więcej drzew, które nie przeżyją na bank, prawda? I w ogóle nie mają żadnej wartości biologicznej, nawet jak będę korzenie podlewał, to no i tu... Są gatunki inwazyjne, no słynna żółta, taki kwiatek, który rośnie na każdym nawłoć, o właśnie, tak, która nam zmienia chemię, nawet gleby i nic tam nie wyrośnie. Tak. Tak, jest bardzo popularny, zresztą sprowadzona przez pszczelarzy i tak bardzo jest ten, jest jeszcze trzecie dno pszczół w mieście, bo one po prostu tych hodowlanych, one nie są w stanie przeżyć na wsi, bo wsie są bardzo mocno nawożone i zapylane chemią i one tam nie przetrwają i nie zbiorą, więc w mieście mają jeszcze gdzie żyć. Ja tylko jeszcze powiem coś a propos tego, że te firmy muszą tak produkować dużo.
żeby mieć ten zysk. Ja nie jestem ekonomistką, więc nie będę wchodzić w to, ale rzucę Państwu tylko takie hasło, warto sobie o tym poczytać, o gospodarce, po angielsku to jest degrowth właśnie, czyli cały taki trend, żeby postwzrost, tak, po polsku chyba tak, to jest ten raport, o którym ja mówiłam, czy ku gospodarce dobrostanu, on jest przetłumaczony w języku polskim, teraz już właśnie na stronie fundacji znajdziecie Państwo i tam jest cała koncepcja ekonomii obwarzanka. Trochę miałam wrażenie, że pani w tym kierunku na początku pójdzie, jak się pojawił ten kryzys z trzech tych, ale później niestety musiałam wyjść, bardzo, bardzo chciałam zobaczyć do końca. Natomiast to jest bardzo ciekawa koncepcja, która właśnie zasadzać się ma na tym, że nie koncentrujemy się na zysku, tylko jakby bierzemy inne pola i płaszczyzny. Nie będę w to wchodzić, bo naprawdę palnę coś głupiego, ale to jest super ciekawa koncepcja, która jest wdrażana w różnych miastach już, na przykład w Brukseli, jeśli dobrze pamiętam. Przy czym ekonomiści mówią, że dla nich to jest mindfuck. Ja znowu przypadek anegdotyczny, natomiast ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, który more or less nagle zaczął zajmować się czymś idącym w stronę ochrony środowiska, bo bada, pracuje przy budowie wiatraków morskich. Nagle usłyszał na konferencji właśnie takiej prośrodowiskowej, gdzie miał mówić budujmy wiatraki. On tam dopiero usłyszał o degrowth i miał takie, Jezu, to trochę tak, nie wiem, podejrzewam, że Kopernik tak się czuł, jak się zorientował, że to nie tak się kręci, że Jezu, ale to zupełnie zmienia dogmat. I ja nie sądzę, żeby za naszego życia to się zmieniło. A to, co pani mówiła, wydaje mi się, że to wszystko łączy się do tego, co jakiś czas w tych wszystkich prezentacjach dzisiaj się pojawia, że to wszystko obija się o politykę. Czyli ci politycy powiedzieli, że będziemy teraz korzystać wtórnie z przedmiotów i dzięki politykom może tak będzie, bo firmy będą do tego zmuszone. Kończy nam się czas. Mogę jedno zdanie jeszcze, bo bardzo dużo, ja też nie chciałabym, żeby wybrzmiało, że ja tutaj bronię na rozwijającej się produkcji i tak dalej. My bardzo dużo rozmawiamy z firmami, mówimy o tym, bo wiadomo, że jest w tej chwili generalnie regulacje i trend do tego, żeby firmy działały na korzyść, żeby minimalizowały swój wpływ na środowisko i cały czas jak gdyby my rozmawiając też mówimy o tym, że okej, super, że minimalizujecie, super, że chcecie coś zrobić więcej, super, że się chcecie angażować w te ekosystemy, ale wy musicie pamiętać o tym, że przez tyle lat zniszczyliście to środowisko w taki sposób, że właśnie musicie się jeszcze więcej angażować. Więc tak jak pani mówi, po co oni stawiają te, no tak naprawdę świetnie by było, gdyby mieli takich przewodników, którzy im powiedzą dokładnie to i róbcie. W momencie, kiedy mamy 3000 firm, czy tam nie wiadomo ile, które za chwilę zaczną raportować, to naprawdę się zacznie w ogóle, będziemy obserwowali tak przedziwne działania, które będą w ogóle wychodziły poza ramy greenwashingowe albo ekstremalnego greenwashingu, że tak przynajmniej ja myślę. To nie jest trend, przepraszam, ja wiem, że kończymy, ale to nie jest trend wynikający z potrzeby serca, tylko z ESG. I to jest aż przykre, ilu nagle ludzi, randomów, przepraszam, ale zaczyna zajmować się mierzeniem śladu węglowego i nagle całe ESG po prostu, ci, którzy dzwonili i pytali, czy chcesz kupić fotowoltaikę, teraz mierzą ślad węglowy. I to jest naprawdę przykre. Czyli ja wchodzę w opozycję do samej siebie, mówiłam, że politycy mogą zmienić, ale to politycy wprowadzili to ESG i ono po prostu, ono jest super, natomiast nie można tak ślepo iść. Właśnie stawiamy, postawiliśmy ul na dachu, mamy co do zaraportowania w raporcie ESG, nie? Pamiętajmy. Więc edukacja, ale nie edukacja nauczycieli wyedukowanych, tylko edukacja tych ludzi, którzy już mają te raporty robić, że hej, możesz zrobić coś inaczej, będzie fajnie, no, będzie fajny. Pozytywny oddźwięk zostawmy sobie tutaj. Mhm. I jeszcze pamiętajmy w sensie, że to my na tych polityków głosujemy, co nie? I też nie naszą jedyną tożsamością jest konsument, ale też pracownik. I tutaj mamy też poprzez wpływ pracowniczy jakieś mechanizmy, co nie? To jest też tak, że politycy się zmieniają, ale ci urzędnicy, starszy specjalista, czy tam jak to się nazywa, starszy referent, oni zostają często, nie? Oni tam są, że w tych ministerstwach zmienia się pan minister, jacyś podministrowie, ale ci ludzie, którzy naprawdę tam tworzą to prawo, którzy pracują za tego ministra, który przyjeżdża na godzinę do pracy,
oni się nie zawsze zmieniają. Ale presja oddolna zawsze, wydaje mi się, że warto akcentować, tak, że ma sens. A jeśli coś nie padło albo padło za mało teraz w tej rozmowie, to łapcie się na przerwie, ale też jutro będzie format Open Space, który macie w agendzie zapisany i to będzie bardzo dobre miejsce do dania upustu rzeczom, które uważacie, że są ważne, że które warto poruszyć, które warto zgłębić, nie w pojedynkę. I też właśnie będzie to okazja do jakiegoś wspólnego zastanawiania się nad tematami i z tym was zostawię i zapraszam do wymiany swoich poglądów, wizji i doświadczeń przez dzisiaj i też jutro. Dzięki. I brawa dla Pelegantek.